Ale to jest taki moment, że się przejdą grosze, tak? No potem wyposażenie to będzie troszeczkę wolno. Tam jeszcze tam możemy tam szkodować. Ale to w tej części nie było żadnych zajęć, tak? Proszę Państwa, zapraszam na początek. I wtedy już będziemy zaczynać. Czyli to jest ten moment, kiedy macie sam. No i co, ja się tam coś. Dobra, idę naokoło, nie będę się tutaj ten rozwalał. Koleżanki i koledzy, zapraszam do zajmowania miejsc. Bardzo serdecznie Państwa witam. Chciałabym pokrótce przedstawić Państwu naszą historię, tak jak dzisiejsza komisja wskazuje. No to za Waszej dziesiątka. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Więc zaczynamy od historii naszej szkoły. No, 23 czerwca 61 roku podpisano akta o utworzeniu szkoły. W 62 roku z kolei 1 września odbyło się pierwsze zebranie Rady Pedagogicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 88 w Warszawie przy Alei Krakowskiej 169 i Liceum Ogólnokształcącego nr 43 w Warszawie przy ulicy Gładkiej, gdzie początkowo mieściły się tymczasowe siedziby Szkoły Podstawowej nr 227. 12 listopada 1962 roku oddano do użytku budynek szkoły przy ulicy Astronautów obecnych. Natomiast 10 stycznia 1963 roku nastąpiło takie uroczyste otwarcie szkoły i odsłonięcie tablicy szkoły pomnika tysiąclecia państwa polskiego. Natomiast 15 października 1963 roku miało miejsce uroczystość nadania szkole imienia bohatera Ludowego Wojska Polskiego, kapitana Lucyny Herz i odsłonięcia płaskorzeźby z wizerunkiem ówczesnej patronki. 17 stycznia 1966 roku z okazji rocznicy wyzwolenia Warszawy szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rozdzielski. 1 września 1999 roku następuje przekształcenie szkoły podstawowej nr 227 imienia kapitan Lucyny Herz o dotychczasowej strukturze organizacyjnej klas 1-8 w sześcioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej klas 1-6 z zachowaniem w roku szkolnym 1999-2000 klasy 8.
Jak Państwo wiecie, jesteśmy zespołem szkolno-przedszkolnym numer 5 i zespół powstaje 1 września 2014 roku. I zespół tworzy przedszkole numer 175 w Warszawie przy ulicy Astronautów, gdzie Państwo mieliście okazję być w lipcu tego roku. I zespół tworzy szkoła podstawowa, w której jesteśmy, 227. jeszcze wówczas nosząca imię Kapitan Lucyny Herc w Warszawie. Jeśli chodzi o historię, to w dalszej części od 1 września 2016 roku w naszej szkole działa oddział przedszkolny. Od 2016 roku, czyli tak zwana zerówka. W roku szkolnym 2021-2022 uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 8 lipca 2021 roku zostaje zmienione imię szkoły. W szkole nadane zostaje imię Lotników Polskich. I to taka króciutka historia. A teraz rzeczywistość. Nasza szkoła, proszę Państwa, ma powierzchnię użytkową 3176,41 m2. Boisko, na którym byliśmy na początku, do piłki nożnej, ma 949,8 m2. Boisko do siatkówki, które zostało wyremontowane w grudniu, 290,50 m2. Boisko wielofunkcyjne, to które jest tam z koszami, 634,10 m2. Bieżnia, która również została w tym roku wyremontowana, 350,80 m2. I ze skocznia, do tej skoczni ma 19,30 m2. Przedszkole, o którym wspomniała Pani Dyrektor Sokołowska, które należy do naszego zespołu, ma powierzchnię 593,98 m2. Na temat przedszkola nie będziemy się tutaj wypowiadać, bo Państwo dokładnie sobie analizowaliście w lipcu ubiegłego roku, kiedy tutaj była komisja. Proszę Państwa, nasza szkoła zatrudnia 57 nauczycieli, w tym mamy 22 nauczycieli początkujących, 18 nauczycieli mianowanych, 17 dyplomowanych. Obecnie na urlopie wychowawczym przebywa jedna osoba, na urlopie rodzicielskim również jedna osoba i dwie osoby przebywają na długoterminowym zwolnieniu lekarskim, w tym jedna osoba posiada zwolnienie ciążowe. Mamy dwa wakaty. Do Świetlicy potrzebujemy jednego nauczyciela i potrzebujemy nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. I z tego, co Państwo byliście na lipcowej komisji, to usłyszeliście, że szkoła stanęła przed wielkim dramatem, bo było około 15 wakatów. Udało nam się zatrudnić nauczycieli. Cieszymy się, że właśnie osiągnęliśmy taki cel. Brawo. Super, dziękuję bardzo. W tych czasach to rzeczywiście jest duże osiągnięcie. Szkoła również zatrudnia 12 pracowników administracji i obsługi, liczebność klas. Obecnie w klasie pierwszej 0A mamy 22 uczniów, tyle samo w klasie 0B, w klasie pierwszej A 27, w klasie pierwszej B 26, w klasie drugiej A 23, w drugiej B 16, w drugiej C 18, w trzeciej A 24, w trzeciej B 18, w czwartej A 26, w czwartej B 24, w piątej A 26, w piątej B 17, w szóstej A 24, w szóstej B 19, w siódmej A 19, w ósmej A 17, w ósmej B 17 i w klasie ósmej C 18. Łącznie klasy pływackie to są klasy A czy B? Generalnie klasy B. Natomiast ósma C i druga C. Wyjątkowo, bo są wtedy po trzy klasy w poziomie. Łącznie w naszej szkole jest 19 oddziałów i mamy 400 uczniów. Od przyszłego roku, od września, do oddziałów przedszkolnych będzie uczęszczało po 25 uczniów. Do klasy pierwszej, a do klasy ogólnej mamy zapisanych na chwilę obecną 25 uczniów. Natomiast do klasy pływackiej
ogłosiliśmy nabór uzupełniający. Wszystko wskazuje na to, że liczebność tej klasy również przekroczy liczbę 20 uczniów, ale to również o tych klasach pływackich będziemy mówili w dalszej części. I w naszej szkole mamy 15 uczniów z orzeczeniem i jedną uczennicę w nauczaniu indywidualnym domowym od 22 września tego roku. W naszej szkole po 24 lutym 2022 roku zostało przyjętych 49 uczniów z Ukrainy. Obecnie mamy uczniów tych 27 i uczęszczają oni do takich klas. W 0A i w 0B mamy po jednym uczniu z Ukrainy, w klasie pierwszej A trzech uczniów, w klasie 8 A. W klasie drugiej A jednego ucznia, w pierwszej B jednego, w klasie drugiej B trzech, w siódmej A dwóch i w klasie ósmej A jednego. I oczywiście dzięki możliwości, które daje nam państwo polskie, mamy asystenta do pracy z dziećmi ukraińskimi, który służy do pomocy w komunikacji, szczególnie dla rodziców, ale również pani Julia, która pracuje z nami już od września, bardzo pomaga też uczniom nawet w odrabianiu pracy domowej, zrozumieniu niektórych trudnych dla nich kwestii związanych przede wszystkim z językiem. Proszę Państwa, kolejna sprawa to jest... Chciałabym Państwu przeczytać wiersz o ilości naszych sal. Ten wiersz został napisany przez jednego z nauczyciela z naszej szkoły na jubileusz 60-lecia. To będzie taką dla Państwa może dłuższą chwilą na wysłuchanie, ale ci, którzy z Państwa byli na naszym jubileuszu, już słyszeli, ale generalnie większość Państwa nie, a jest to naprawdę wiersz godny pochwalenia się, więc proszę posłuchać, może nie pięknie zinterpretuję, ale bardzo się postaram. Mimo że skończyła 60 latek, jej kondycji może pozazdrościć nawet 20 lat. Zajrzyjmy do środka. Co widzisz? Sal 17, a w nich globusy, mapy, próbówki, cyrkle, linijki i temperówki. A co jest na piętrze? Tu jest ciekawie, bo tak różnorodnie. Sala biologii, chemii, fizyki, ponadto historii polskiego i matematyki. I warto też wspomnieć o miejscu handlowym, gdzie niedawno stanął sklep podmiotowy. Dalej są pracownie anglistyczne i gabinet pedagoga, dokąd zmierzają uczniowie, gdy ogarnia ich trwoga. To było na piętrze. A co na parterze? Tam, obok zegara, muzyczna jest sala, a w niej gitara i pianino, takie jak u Szumana. Na lewo od niej, około 2 kroków, sekretariatu znajduje się pokój. Pani Kasia i Magda wszystko ogarniają, dbają o dokumenty, nad wszystkim czuwają. A gdy do dyrekcji wezwą cię woźminne, gdy tylko spojrzą na cię, już jesteś inny, skruszony, poprawny, i już nie ma mowy, by ci coś głupiego znów przyszło do głowy. Źle się poczułeś? Boli cię głowa? Spokojnie, tuż obok pracuje szkolna służba zdrowia. A co dalej? Czy mi powiecie? Dalej ten widok niejednego sportowca z nóg zwala, bo to nasza sportowa sala. Ciężarki, skakanki, skrzynie, medale, sport w naszej szkole stoi na piedestale. Sukcesy pływackie, gier zespołowych, wszystko to sukces uczniów naszej szkoły. Choć lata mijają, wciąż żyje ta szkoła, a dziś na wspomnienia przyszła właśnie pora. Wsiąść więc wypada w nasz pociąg wesoły, rozpocząć podróż od początku w szkołę. Ja już na tym zakończę, bo ten wiersz jeszcze troszeczkę ma, jest naprawdę znakomity. Więc Państwo już wiecie, że w naszej szkole jest 17 sal. Widzieliście Państwo, jak sale wyglądają, są przejrzyste, dzieci mogą korzystać. I teraz Pani Dyrektor powie, co zapewniamy w naszej szkole. Tak, w naszej szkole lekcje odbywają się w systemie jednozmianowym. W czasie pobytu dzieci w szkole, szkoła jest zamykana, oferujemy kameralność, mamy drugi język obcy, którym jest język hiszpański. On jest już od klasy czwartej do klasy
szóstej w wymiarze jednej godziny tygodniowo, natomiast w klasach siódmych i ósmych oczywiście dwie godziny tygodniowo. Zapewniamy stołówkę w naszej szkole prowadzoną przez firmę Szwajcarka. O kosztach posiłków rozmawialiśmy, także nie będę już tutaj drugi raz czytała. I o tym, że obiady są i mięsne, i wegetariańskie również. I w szkole do dyspozycji uczniów mamy mobilną pracownię informatyczną. Dla klas 4-8 to są laptopy, natomiast dla klas 1-3 to są tablety. I większość tabletów zakupiliśmy w tym roku szkolnym. Także klasy młodsze już w zasadzie w każdej klasie każdy uczeń ma swój oddzielny, osobny tablet. Mamy do dyspozycji salę gimnastyczną z przebieralniami. Klasy wyposażone są w multimedialne, w sprzęt multimedialny. Jedynym problemem, który się niestety u nas pojawia, jest, tak jak już ktoś z Państwa zauważył, słaby internet, ale no trudno, tak też bywa. Mamy świetlicę w postaci sal. Ona w chwili obecnej, komnata, w której byliśmy na końcu korytarza na pierwszym piętrze, pełni taką rolę w godzinach porannych, natomiast w godzinach popołudniowych dzieci po lekcjach przebywają w swoich salach lekcyjnych. Mamy bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę, wielofunkcyjne boiska oferujemy, plac zabaw, szatnie z szafkami dla uczniów, gabinet pomocy przedmedycznej, gabinet logopedyczny, gabinet cichej nauki, czyli terapii czy rewalidacji. I jeżeli chodzi o klasy 1-3, oglądaliście również Państwo, ale przypomnę, że oprócz standardowych stolików i krzeseł czy regałów mamy w każdej sali komputer z projektorem, tablicę interaktywną, bezprzewodową sieć internetową, no i wszystkie, jakie na razie życzyli sobie nauczyciele do realizacji podstawy programowej pomocy dydaktycznej. No dobrze, proszę Państwa, to teraz chciałabym Państwu zaprezentować, jakie programy edukacyjne są realizowane w naszej szkole. I we wrześniu tego roku szkolnego nasza szkoła otrzymała certyfikat w warszawskim programie Warsisaba, którego celem jest wspieranie dzieci zdolnych przede wszystkim poprzez rozwijanie zainteresowań, odkrywanie talentu, stworzenie możliwości do wszechstronnego rozwoju, rozwiązywanie, nawiązywanie współpracy z innymi placówkami, przygotowanie uczniów do konkursów, zawodów, olimpiad, zwiększanie motywacji i kompetencji zdolności dzieci. W bieżącym roku szkolnym uczniowie wzięli udział w licznych konkursach i zawodach, zarówno szkolnych, jak i międzyszkolnych. I również realizujemy w naszej szkole program edukacyjny dla klas młodszych Wiem, co jem. I szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Warzywa i owoce. W tym roku szkolnym, już w sierpniu ubiegłego roku kalendarzowego, szkoła przystąpiła do współpracy z Towarzystwem Szansa. Ten projekt nazywa się Na skrzydłach edukacji, misja Kosmos. Nawiązanie to ma na celu właśnie współpracę z osobami, które pracują w tym towarzystwie i również nawiązanie współpracy z Instytutem Lotnictwa, który jest naszym niedalekim sąsiadem. Zajęcia dla dzieci odbywają się w soboty i cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem. Dwa takie zajęcia odbyły się w naszej szkole. Resztę zajęć cyklicznie co miesiąc odbywa się w Instytucie i dzieci naprawdę są zafascynowane. Tam Instytut zapewnia im prawie całodzienne przetrwanie z wyżywieniem, z piciem, ze wszystkim i dzieci oprócz tego, że mogą się integrować, to również wykonują kosmiczne zadania, budowanie rakiet, które są później wypuszczane w powietrze. To również zachęcam Państwa do oglądania naszej strony facebookowej szkoły, bo takie rzeczy właśnie można obserwować. Również szkoła bierze udział w projekcie Mediacje w edukacji. Skierowany jest ten projekt do uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Celem tego projektu jest powstanie i wdrażanie szkolnego klubu mediacji. I dotychczas w ramach projektu zostali przeszkoleni nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele i rodzice. No i właśnie w naszej szkole wyłoniła się taka szkoła mediatorów, grupa młodych mediatorów, którzy naprawdę świetnie sobie radzą w jakichś trudnych
sytuacja. A uczniowie klas trzecich biorą udział w projekcie Aktywność Młodego Warszawiaka i tutaj też cyklicznie przyjeżdżają osoby z AWF-u, które przeprowadzają zajęcia i później przeprowadzają również badania w związku z tą aktywnością. Wielkim takim naszym osiągnięciem, na które zwracamy szczególną uwagę, jest współpraca ze Stowarzyszeniem Lotników Polskich. Są to seniorzy, grubo po 70, którzy są zachwyceni imieniem naszej szkoły i zawsze się starają, żeby na wszystkie uroczystości, które zdarzają się w naszej szkole, byli obecni przedstawiciele. My również jesteśmy zapraszani tutaj z uczniami na uroczystości. I chciałabym się Państwu tutaj właśnie pochwalić, że w ostatnim tygodniu, 12 kwietnia, to stowarzyszenie Maja, to stowarzyszenie obchodziło jubileusz 30-lecia i my, jako najmłodsze uczestniczki tego jubileuszu, możemy się pochwalić bardzo pięknym wpisem, które właśnie stowarzyszenie zamieściło na swojej stronie internetowej. Pozwolicie Państwo, że zacytuję. 30 lat minęło jak jeden dzień. Wyjątkowość naszego jubileuszu, oprócz obecności zaproszonych zacnych gości, uświetnił występ młodzieży szkolnej Szkoły Podstawowej nr 227 imienia Lotników Polskich z ulicy Astronautów 17. Młodzież przybyła ze swoim pocztem sztandarowym i ogromną fetą artystyczną. Ich wiedza historyczna, zwłaszcza o udziale polskich lotników w II wojnie światowej, zaskoczy niejednego historyka. Ich forma przekazu ze znajomością ceremoniału wojskowego wykracza poza ramy podstawowego wyszkolenia współczesnego żołnierza Wojska Polskiego. Wątki ich przekazu patriotycznego wyciskają ze z oczu istot wrażliwych. Piękne. Proszę Państwa, stowarzyszenie zobowiązało się wyposażyć nasz poczet sztandarowy od września przyszłego roku w kurażelki i będziemy właśnie mogli się też poszczycić. Oni objęli taki patronat nad naszą szkołą, bo chcą tutaj, żeby z naszej szkoły były takie asy lotnicze, tak jak właśnie ci ludzie. I jestem również w trakcie nawiązywania współpracy ze szkołą Orlą w Dęblinie i jestem pełna optymizmu, że właśnie asy z Dęblina obejmą nad nami swój honorowy patronat. We wrześniu tego roku szkolnego, zgodnie z coroczną tradycją, uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata pod hasłem Myślą, więc nie śmiecą i w akcji Sprzątamy dla Polski. I tegoroczna akcja promowała działania na rzecz poszanowania środowiska oraz kształtowała podstawy proekologiczne. W szkole prowadzone są warsztaty profilaktyczne prowadzone przez grupę Epsilon, grupę Machao, grupę Szansę i naszą policję. Warsztaty mają charakter dramowy, odbywają się w cyklach dwugodzinnych, pracują właśnie ludzie z grupą młodzieży po to, żeby eliminować wszystkie jakieś problemy. Również Szansa prowadziła już w sierpniu taką integrację dla rodziców i uczniów klas pierwszych, żeby dzieci bez stresu mogły rozpocząć naukę w nowym miejscu z nowymi paniami. I również rodzice są niebywale zachwyceni właśnie takimi działaniami. Czym możemy się jeszcze pochwalić? Możemy się pochwalić przygotowaniem występu artystycznego naszej młodzieży z okazji pierwszej rocznicy nadania imienia naszej szkole, który odbył się w październiku tego roku. Możemy się pochwalić, że dzięki... W październiku tego roku to jeszcze nie ma. Kalendarzowego, szkolnego, przepraszam. Tego roku szkolnego. Mówimy o roku szkolnym 2022-2023. W szkole odbywają się zajęcia ruchowe dla klas 1-3 od zabawy do sportu, które są finansowane ze środków unijnych. A z tych środków dla klas 4-8 odbywają się zajęcia SKS-u. Również w naszej szkole odbywają się zajęcia z Babingtona i z tenisa stołowego. Są to zajęcia prowadzone w ramach otwartych obiektów sportowych. Zajęcia te prowadzi nasz nauczyciel, który ma odpowiednie uprawnienia i cieszą się one również dużym zainteresowaniem i sympatią uczestników. I z tego, co się już orientuje, to przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy naszej dzielnicy, ale również tutaj dzielnic okolicznych. Szkoła wzięła udział w akcji Szkoła do hymnu. 10 listopada mieliśmy taki szkolny konkurs pieśni patriotycznych. Każda klasa prezentowała pieśń patriotyczną.
Co miesiąc w naszej szkole odbywają się tematyczne koncerty muzyczne, przyjeżdżają tutaj do naszej szkoły muzycy, prezentują różnego rodzaju gatunki muzyki. No właśnie, w grudniu otworzyliśmy sklepik szkolny. W kwietniu odbyły się warsztaty artystyczne dla klas 03, Wielkanocne Jajka. W kwietniu odbyły się również dla klas 4-8 warsztaty eksperymenty młodego naukowca. Dzieciaki biorą udział cyklicznie w zajęciach w piekarni Grzybki. We wrześniu zorganizowaliśmy festyn rodzinny, który odbył się w plenerze. Wśród różnych akcji, które odbywają się na terenie naszej szkoły, był konkurs Eurowizja Junior na takich zasadach jak Eurowizja, ale bardziej przyjaznych i ciekawych dla dzieci. Odwiedziło nas kolejkowe ABC, pewnie Państwo znacie ten program z telewizji, nosorożec rogatek, który odwiedził naszą szkołę, mówił o bezpieczeństwie na kolei. Mamy również, proszę Państwa, darmowe zajęcia z wędkowania, bardzo się też cieszą dużą popularnością i to jest zespół wędkarzy z naszych stawów Dzietrzewia, który daje swoim uczestnikom karty. Za darmo, tak. I tutaj uczniowie w szkole uczą się wędkowania na sucho, a później mają spotkanie przy parku Dzietrzewia, przy stawach i tam już próbują swoich możliwości na żywo. W naszej szkole odbył się również kiermasz bożonarodzeniowy. Zgromadził on ogromną ilość gości tutaj, naszych mieszkańców i rodziców. I muszę Państwu powiedzieć, że byłam pełna podziwu, bo rodzice z poszczególnych klas prześcigali się w przygotowaniach. Oni sobie później sprzedają i podkupują różne ciekawe rzeczy. Klasy zbierają pieniądze wtedy dla siebie, ale naprawdę można kupić bardzo ciekawe rzeczy. Nie do jedzenia tylko, ale również takie dekoracyjne. 21 kwietnia obchodziliśmy jubileusz 60-lecia. Aktywne przerwy, więc mamy nie tylko stałe, ale również mamy takie naklejone gry, właśnie z których też szczególnie młodsze dzieciaki chętnie korzystają i wtedy, kiedy jest ładna pogoda, to też organizujemy aktywne przerwy na boisku i nauczyciele wtedy wychodzą na dyżury z uczniami na boisko. Proszę Państwa, współpraca z rodzicami, z Radą Rodziców, mogę liczyć na pomoc Rady Rodziców. Rada Rodziców utworzyła się w tym roku całkiem nowa i pomagają nam w wielu przedsięwzięciach i w wielu naszych pomysłach. Również współpraca z rodzicami polega na tym, że rodzice, którzy wykonują ciekawe zawody, przychodzą i dzielą się swoimi spostrzeżeniami z klasami. Najczęściej pierwszy raz występują w klasach, do których uczęszcza ich dziecko, ale jeżeli są to ciekawe zajęcia, to nauczyciele innych klas również próbują takiego rodzica zaprosić do swojej klasy, którą prowadzą wychowawczo. W ostatnim tygodniu mieliśmy też bardzo ciekawą lekcję historii, która właśnie została zrealizowana dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy, naszej dzielnicy. I tutaj, proszę Państwa, przyjechał na nasze boisko taki wóz, który nazywał się, no już nie pamiętam nawet jak on się nazywał, ale w każdym razie w tym wozie dzieci mogły sobie wykonać wycisk znaku Polskiej Walczącej i z łuski do naboju mogły sobie zrobić dla siebie breloczek. Lekcja poświęcona właśnie była etosowi bohatera i tutaj była pokazana historia naszej Polski od powstania styczniowego do powstania warszawskiego, do 1944 roku. Było bardzo dużo rekwizytów. Tutaj też zapraszam Państwa do obejrzenia czy naszej strony szkolnej, czy nawet naszej strony dzielnicowej, bo też ta informacja pojawiła się właśnie na stronie dzielnicy. Również uczniowie, szczególnie z klas młodszych, uczestniczą w Kastoramie, w zajęciach pod tytułem Majsterkowo i to są różnego rodzaju zajęcia tematyczne, gdzie dzieci przystępują do działań technicznych. Niebawem będziemy organizować festyn z okazji Dnia Dziecka, ale to będzie taki festyn szkolny, ale też z dużym rozmachem są osoby, które będą to koordynować, więc jeżeli Państwo będziecie chcieli zobaczyć,
zapraszam. W naszej szkole działa koło wolontariatu. W tym roku, w grudniu, kiedy była gala wolontariatu, nasze koło otrzymało nagrodę. Proszę Państwa, jakie przede wszystkim takie główne inicjatywy zorganizowało koło wolontariackie? Paczuszka dla maluszka polegało to na tym, że na wielkiej choince, która stała właśnie przy zegarze, dzieci sobie brały tekturową bombkę i na tej bombce były napisane rzeczy, które można było kupić, przynieść. Jeżeli ktoś sobie taką bombkę wziął, za kilka dni rodzice z dzieckiem przynosili właśnie paczuszkę dla maluszka. W tej paczuszce były przede wszystkim rzeczy potrzebne do domu takiej do domu samotnej matki, gdzie przebywają mamy z małymi dziećmi. I proszę Państwa, nasze koło wolontariackie również zajęło się zbieraniem punktów w Lidlu, które później punkty mogliśmy wymienić na prezenty, z których korzysta szkoła. I również odbywała się taka Fantolandia, gdzie zebrano ponad 1000 zł i pieniądze z tej akcji charytatywnej zostały przekazane na, do hospicjum dla dzieci. I oczywiście nasze koło wolontariackie pomaga w roznoszeniu obiadów dla osób starszych, które właśnie sobie wykupują obiady w naszej szkole i również rozwozi paczki dla włochowskich seniorów, które też są budowane tutaj przez naszą dzielnicę, ale również są zbierane z datków naszych uczniów. Konkursy. Ja tutaj się, proszę Państwa, skupię tylko i wyłącznie na konkursach, które są takimi konkursami dzielnicowymi, bo konkursów w szkole jest olbrzymia ilość. Gdybyśmy chciały wymieniać tutaj wszystkie, to byłoby naprawdę bardzo dużo, ale chciałam zauważyć, że w tym roku po raz pierwszy w naszej szkole odbył się dzielnicowy konkurs kolęd i pastorałek w styczniu. Odbył się drugi dzielnicowy konkurs MasterChef Junior i mieliśmy olimpiadę, ósmą olimpiadę przedszkolaków. I jeszcze chciałam zauważyć sukcesy, takie też najważniejsze. Na szczególną uwagę zasługuje Vanessa Szymańska, która jest uczennicą klasy 7A i ona została laureatką kuratoryjnego konkursu z języka polskiego. Zespół uczniów z klasy 2C pod kierownictwem pana Bartosza Krajewskiego. Jest to nasz nauczyciel współorganizujący kształcenie, ale z wykształcenia jest muzykiem i pod jego właśnie kierownictwem uczniowie klasy drugiej zdobyli pierwsze miejsce w międzyszkolnym konkursie piosenki patriotycznej Miasta Stołecznego Warszawy. I również na uwagę zasługuje trzecie miejsce naszego ucznia Krystiana Kotulskiego, który w mistrzostwach właśnie Warszawy zdobył w biegach przełajowych trzecie miejsce. Ja tutaj tylko Państwu dodam, że on wystartował najpierw w dzielnicy, niefortunnie wystartował z 44 miejsca i niestety się przewrócił, ale siła jego walki i hart zwycięstwa spowodowały, że kończył ten bieg na szóstym miejscu i to dało mu możliwość wystąpienia w mistrzostwach Warszawy. No i tam udowodnił, że jest znakomity, bo zdobył miejsce trzecie. I również, proszę Państwa, jak chodziliśmy po szkole, to zauważyliście Państwo, że w naszej szkole korzystamy z programu Laboratoria Przyszłości. Szkoła posiada pomoce dydaktyczne i edukacyjne w postaci drukarki, skanera, drukarki 3D, skanera, długopisów 3D, klocków konstrukcyjnych i mamy jeszcze roboty do nauki programowania. I ja jeszcze, żeby już zamknąć cały cykl naszej szkoły, to tylko Państwu powiem, jakie działania w tym roku szkolnym udało nam się zrealizować. Więc udało nam się właśnie dzięki wsparciu i Urzędu Marszałkowskiego i naszej dzielnicy wyremontować boisko do koszykówki oraz bieżnię, ten kompleks boisk. I tutaj jeszcze raz Państwu przypomnę, że Urząd Marszałkowski przeznaczył na to 299 030 zł, pozostałą kwotę około 400 tysięcy dołożyła nam nasza dzielnica. Przerobiliśmy magazynek na gabinet pedagoga, ten gabinet, który widzieliśmy na pierwszym piętrze. Na chwilę obecną założyliśmy już wideodomofony. One są przy wejściu i w klasach młodszych. Ułatwi nam to korzystanie i odbieranie dzieci ze świetlicy. Domykamy wszystkie sprawy związane z kartami, które będą służyły do odbioru dzieci i już w
będziemy wtedy gotowi na uruchomienie sprzętu. Myślę sobie, że już od 1 września przyszłego roku szkolnego będziemy już w 100% z tego korzystać. Teraz w czerwcu chcemy zrobić sobie taką fazę testową. W wielu salach założyliśmy rolety, które ułatwiają też funkcjonowanie właśnie podczas upalnych miesięcy. I w tym roku szkolnym, proszę Państwa, ogłosiliśmy konkurs na logo naszej szkoły. Trudno nam było wybrać, ale właśnie w tym konkursie wyłoniliśmy rodzeństwo, czwórkę rodzeństwa, które dało nam podwaliny do takiego właśnie naszego logo. Ja się tutaj nieskromnie pochwalę, że dołożyłam swoje 5 groszy i domknęliśmy projekt. Mamy logo, możemy się już nim chwalić i już wszystkie nasze dyplomy, pisma będziemy właśnie zdobić tym logo. Jeżeli nam się... Jeżeli... A zaprezentować? Tak. Dziękuję. To jest ten moment. To jest ten moment, jeżeli nam zadziała nasz sprzęt. Tak. Proszę Państwa, jeszcze się chcę pochwalić tym, że uruchomiłam aplikację M-Legitymacji i proszę sobie przejrzeć nasze nowe przejrzyste, naszą nową przejrzystą stronę BIK. I właśnie to, co jeszcze zwróciłam Państwa uwagę, to pufy, które zdobią nasze korytarze szkolne i krzesła, które też zdobią, znaczy służą podczas różnych uroczystości szkoły, też są zakupione w tym roku szkoły. I zaraz zobaczycie Państwo nasze nowe logo. Nagrody w konkursie nie dostałam, panie burmistrzu. Powinnam wydostać. Nie wiem, czy zobaczycie Państwo. Proszę Państwa, kolejnym punktem, o którym chciałabym Państwu powiedzieć, to są nasze klasy pływackie. I tutaj chciałabym Państwu powiedzieć, że właśnie klasy pływackie w naszej szkole to klasa 1B, 2C, 3B, 5B, 6B i klasa 8C. Młodym sportowcom gwarantujemy wysoki poziom kształcenia sportowego. Wszystkie zajęcia i treningi są przeprowadzone przez doświadczonych trenerów i nauczycieli WF-u. Szkoła oferuje dobre warunki do nauki i uprawiania sportu. Szkolenie opiera się głównie na nauczaniu techniki pływania wszystkimi stylami. I proszę Państwa, co ja bym tutaj jeszcze chciała dodać, że obserwując klasę 8C, szczególnie, która jest właśnie klasą pływacką. Obserwacja spowodowana na podstawie próbnych egzaminów, które odbyły się trzykrotnie. Niestety stwierdzamy, że dzieci są przeciążone dużą ilością treningu i w porozumieniu z panem Stachurskim, naczelnikiem Wydziału Funduszy Europejskich Sportu i Rekreacji, na przyszły rok postanowiliśmy zmniejszyć troszeczkę ilość treningów. O, mamy nasze logo, proszę Państwa. Więc właśnie, rodzeństwo, środek, tarcza, mój pomysł. Więc mam nadzieję, że się Państwu będzie podobało. Nasze logo już jest zamieszczone też na stronie facebookowej i na stronie BIP także mamy właśnie nasze logo. Proszę Państwa, obecna właśnie siatka godzin klasach 8 jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Powoduje to niestety to i jeszcze te wyniki egzaminów, które właśnie pokazały, że uczniowie są troszeczkę słabo przygotowani do egzaminu, spowodowały, że uczniowie są nagminnie przez rodziców zwalniani z lekcji i niestety powoduje to małą frekwencję na zajęciach. I właśnie to, co powiedziałam, że chciałabym od przyszłego roku, żeby ta siatka godzin była nieco zmniejszona. Nie powoduje to żadnej kolizji w tym, że nauczyciele, trenerzy WF-u będą mieli mocno okrojone etaty, ale pozwoli to usprawnić nasz system edukacyjny i postawić bardziej na edukację i na wymagania, które w klasach, szczególnie 4-8 trzeba postawić, żeby oni mogli funkcjonować później lepiej w przyszłości.
Natomiast właśnie chcę jeszcze tutaj Państwu dodać, że obecna klasa 8C jest rzeczywiście mocno przeciążona, bo 3 razy w tygodniu uczniowie w szkole są od godziny 7 do 17.20 i 2 razy w tygodniu od godziny 7 do 16.20. Również, proszę Państwa, opracowałam regulamin klas pływackich. Jest on teraz przez Pana Stawulskiego sprawdzany i również później, jak już będzie sprawdzony, to poproszę o zaopiniowanie nasz Wydział Oświaty, żeby już od września wszystko funkcjonowało tak, jak potrzeba. I chciałabym teraz prosić Pana Piotra, Panią Alicję, Pana Roberta o pochwalenie się naszymi uczniami, naszymi klasami i dlaczego warto właśnie w naszej szkole trenować. A dlaczego warto trenować? Bo dalej sport to zdrowie. A dlaczego w naszej szkole? Bo jest to nasza szkoła, na obiekt sportowy na ulicy Gładki mamy dosłownie 15 minut na piechotę, więc nie musimy korzystać z komunikacji miejskiej ani z dodatkowego środków transportu. A dlaczego warto w naszej szkole? Po prostu jest fajnie. Krzywimy kulturę fizyczną poprzez pływanie. Nasi zawodnicy biorą udział nie tylko w zawodach pływackich, o których za chwilę opowiem, ale także w zawodach są reprezentantami naszej szkoły, w licznych grach zespołowych, jak i w konkurencjach indywidualnych. Są członem reprezentacji naszej szkoły. Tak jak Pani Dyrektor wspomniała, chociażby Pan Kotulski, który fajnie wystąpił na Mistrzostwach Warszawy. Jak już jesteśmy na Mistrzostwach Warszawy, to właśnie zawodnicy klasy 8 pływackiej, czyli mojej wychowawczej, też odnoszą sukcesy na otwartych Mistrzostwach Warszawy, gdzie nam przyjeżdżali zawodnicy nie tylko z Warszawy. Mateusz Łukaszewski zajął świetne 3. miejsce w swoim kolejnym dystansie w 100 metrów tylkowym. Na Mistrzostwach Szkół Warszawskich, na WOM-ie, na finale WOM-u zajął 2. miejsce. Na tym samym dystansie. Natomiast nasza szkoła zajęła świetne 5. miejsce w klasyfikacji generalnej wszystkich szkół warszawskich w pływaniu, więc wynik jest fajny. Do tego mamy grono, a jeszcze o Mateuszu Łukaszewskim. W zimę pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski drużyną i Mateusz na 140 bodajże zawodników zajął 26. miejsce w stylu 100 metrów z stylem zmiennym, czy to co Pani dyrektor wspominała, że uczymy dzieci pływać wszystkimi stylami, skupiamy się na wiodącym stylu danego zawodnika. Dla nas rozwój wszechstronny jest rzeczą priorytetową, a w późniejszych latach ewentualnie będziemy się skupiali, myśleli o, że tak powiem, konkurencjach wiodących. Przy sukcesach klasy 8 nie możemy zapominać o sukcesach klasy 2 i 3. Mamy tutaj liderkę klasy 3, Karolina Grońską, która praktycznie z każdych zawodów wraca z 1 z 2 medali. Są to zawody rangi mazowieckiej, przyjeżdża większość klubów z Mazowsza. Są to zawody cyklu Grand Prix. W klasach młodszych zajmowała czołowe miejsca w cyklu zawodów pierwszych krok pływackich dla takich maluszków. Do niej dołączają jej koleżanki z klasy i w obecnej klasyfikacji generalnej klubów i szkół mazowieckich w cyklu Grand Prix zajmują dziewczyny 4. miejsce, więc naprawdę jest to wynik naprawdę godny do zazdroszczenia. Klasy drugie idą przykładem klas starszych. Obecnie w sobotę zakończyły się eliminacje cyklu zawodów ogólnopolskich od młodzika do olimpijczyka i 12 naszych zawodników naszej szkoły zakwalifikowało się do ścisłego finału w różnych konkurencjach, zarówno w stylu dowolnym, klasycznym, motylkowym, jak i grzbietowym. Także no też chwała mi za to, że poświęcali swój wolny czas, ciężko trenowali. Były zawody wyjazdowe w Lublinie, więc też liczna była nasza reprezentacja naszej szkoły w Lublinie. I naprawdę jest czym się chwalić. I myślę, że w miarę czasu tych sukcesów będzie stosunkowo coraz więcej, tylko potrzebujemy spokojnego treningu, zaangażowania, pomocy, wsparcia. To ja może dodam, że jakby ktoś chciał zobaczyć, to 29 maja będą takie charytatywne zawody u nas na Osirze i można zobaczyć nasze dzieci z klas 1, 2 i 3.
O której godzinie? Od 9.15. Tak, będzie maraton taki pływacki, tak jak... Nie, to będą zawody takie charytatywne. 50-metrowe, każdy dystans jest przynajmniej 50 metrów w podziale w kategorii wiekowej i konkurencji. Więc są to te zawody takie fajne, ogólnie dostępne. W szczytnym celu, więc też uczymy naszych sportowców nie tylko rywalizacji sportowej, ale także pomagania osobom potrzebującym. Tutaj jeden z moich pracowników Fosilu ciężko zachorował i stąd te zawody charytatywne, w których no, nie widzimy możliwości, żeby nas tam nie było. A to Robert? Tak. A może jeszcze dodam, bo pani dyrektor powiedziała, że te dzieci mają niskie wyniki w nauce. Akurat tutaj przykład tego zawodnika, o którym Piotr mówi, Mateusz Łukaszewski, on ma bardzo dobre wyniki w nauce. Co roku ma czerwony pasek z średnią, no nie wiem, nie będę... Blisko 6.0. To też jest tak, że jak ktoś chce, to może połączyć naukę, tak. Ale musimy myśleć całością. Tak, ale właśnie na temat tej kompetencji. Tak, tutaj faktycznie myślę, że to moja teza wychowawcza. Jakby to powiedzieć, zostali uśpieni wynikami klasyfikacji końcowo-rocznych klas młodszych, czyli klasy 4, 5, 6 i 7, gdzie uczniowie tej klasy, 2/3 klasy miały świadectwa z wyróżnieniem. A skąd to się brało? Ciężko mi powiedzieć, bo takie dostawali oceny od nauczycieli prowadzących, tak? Niestety, tak jak pani dyrektor powiedziała, pierwszy egzamin w połowie września zweryfikował poziom posiadanej wiedzy tych uczniów i stąd się bierze, tak jak pani dyrektor powiedziała, niska recenzja, ponieważ rodzice mocno się tym zaniepokoili. Drugi egzamin, który był 2 miesiące później, poszedł jeszcze chyba gorzej. I wtedy zaczęły się, szkoła oczywiście wystąpiła i wyszła z propozycją dodatkowych zajęć po repetycji. No ale to trzeba było, tak jak powiedziałem, mówić, zejść troszeczkę z objętości godzin w szkole, ponieważ te dzieci naprawdę pracują po 8-9 godzin, 10 czasami dziennie, więc kosztem pływania szkoła zorganizowała dodatkowe zajęcia z nauczania, jak i rodzice na własną rękę też. Dla mnie, jako dla sportowca, kosztem pływania, co mnie boli, ale też zorganizowali dodatkowe zajęcia, przez to właśnie troszeczkę niższa frekwencja, która na dzień dzisiejszy, co ja pozwolę spojrzeć, co na dzień dzisiejszy w okresie pierwszym i drugim wynosi 55%. W pozostałych klasach jest zdecydowanie wyższa. O, to tak powiem. Czy to jest cała wypowiedź Państwa, czy jeszcze na tej chwili? Bardzo dziękuję. Chciałbym bardzo podziękować Panią Dyrektor za obszerny program. W tym momencie pozwoli Pani, że ona pozostanie powyższą. Ja chciałem spytać pana Piotra, dodać dwa niezbędne szczegóły. Pierwsza rzecz to zawody, o których wspominał pan Piotr na Oswirze, są zawodami klubowymi. One chyba nie są otwarte, tylko klubowe. Tak, wielokrotnie ten temat już rozmawialiśmy pani burmistrzu i wyjaśniam, dlaczego jest powołany klub Kraken w naszej szkole. Nie, ja mówię o tym, że ale właśnie tak, ale już mówię, panie burmistrzu, dlaczego ma pan rację, są klubowe, ale teraz odpowiadam na pana pytanie. Nie, chodzi mi o tą imprezę charytatywną dla Roberta Piroszy, to ja tylko wspomniałem, bo powiedział pan, że to chyba jest kategoria otwarte zawody. One są klubowe, więc jak rozumiem, tylko członki klubów mogą startować. To chciałem tylko dość uściślić tą informację. Tak, członkami klubu są zawodnicy klas sportowych. Tak, ale ja mówię ogólnie, gdyby ktoś radny chciał, to mówię, tak, ja oczywiście. Chciałem, pan burmistrz chciał przede wszystkim. Tak, otworzyć pierwszy start. Tygodnia. Ale nie, pan burmistrz chciał startować, to musiałby się najpierw do klubu załóżać. Gdyby ktoś radny chciał, że tak by było do mieszkańców. To jest jedna rzecz. Drugie uściślenie to kwestia związana z frekwencją w oddziałach sportowych. No, to jest jakby trochę taka tendencja we wszystkich. Chcę powiedzieć, że nie jest to sytuacją wyjątkową, że w
klasach sportowych, tak, akurat u nas na przykład spada ta frekwencja, takie zjawisko obserwujemy we wszystkich szkołach, które posiadają klasy tego typu, ze względu na zbliżające się egzaminy. U nas jest to na naszej mapie pewnych diagnoz, tak jak współpracujemy ze szkołą i z kasą, no jest to pewien problem, z którym będziemy sobie chcieli jakby go rozwiązywać. Natomiast, żeby też było jasne, zjawisko takie występuje we wszystkich oddziałach sportowych. Nie jest to jakaś szczególna cecha akurat tego oddziału, chociaż my oczywiście tą kwestię również wzięliśmy w kategoriach pola do rozwoju. To chciałem tylko tyle uściślić, żeby ktoś nie pomyślał, że to jest jakaś specyfika, tak? Jakaś wada, którą tu mamy. Dziękuję bardzo panie burmistrzu, ale ponieważ pani dyrektor mówi, że jeszcze chciałaby kontynuować, to jest bardzo proszę. Panie przewodniczący, była przeszłość, była teraźniejszość, a teraz w przyszłości, czyli o naszej odlotowej jubilatce, która wymaga troszeczkę podreperowania, czyli o remontach. I tutaj głos oddam naszej pani Monice. A potem, proszę państwa, w następnym punkcie zweryfikujemy to. Ale ja jeszcze przepraszam, proszę państwa, proszę się częstować. To naprawdę jest wszystko dzisiaj świeże przygotowane. Ponieważ w następnym punkcie będziemy mówili o remontach we wszystkich placówkach, ale oczywiście bardzo proszę. Chciałam przedstawić, co zostało zrobione w szkole w 2022 roku. Wyremontowane zostały dwa magazynki ze środkami czystości, były budynki opakowane, pomalowane. Zabezpieczyliśmy też otwory przy balustradach na pierwszym piętrze, które za duże dzieci nie zdarzało się, że tam wypadały młode na przykład. Czy wyczyściliśmy, pomalowaliśmy raz ustą i wstawiliśmy kratki na poddaszu pracujące. Zrobiliśmy też obróbki przy daszkach od powierzchni. Wyczyniliśmy papę przy kominach, tam gdzie to wymagało. To były wszystko remonty wykonywane w trakcie poprzednich wakacji. Wymieniliśmy też 3 sztuki umywale i 3 baterie umywalkowe na pierwszym piętrze. O gabinecie gazetowym szkolnym już będzie wspominała, o sieci wideofonów też. Łącznie na remonty w zeszłym roku wydaliśmy 51 tysięcy 53 zł 50 groszy. I teraz w tym roku też będzie już wspominała na części pokoju nauczycielskim, w gabinecie dyrektora pedagoga i sekretariacie też wymienione zostały rolety. To było w tym roku. I teraz chciałam powiedzieć o remontach, na które dostaliśmy środki z Urzędu Dzielnicy Włoszech w tym roku na kwotę 150 352 zł. I może pokrótce przedstawię, na co dostaliśmy ten środek. Czyli tak, wymiana starych opraw lamp w salach na nowe LED. Te lampy wymagają wymiany, ponieważ były one wykazane w protokole natężenia oświetlenia, że nie spełniają on. A w marcu mieliśmy też wizytę sanepidu i sanepid jakby potwierdził, że musimy to zrobić, jest już decyzja z terminem wykonalności do sierpnia przyszłego roku. Poprosiliśmy o wydłużenie terminu wstępnie, była decyzja, że do sierpnia, do końca sierpnia tego roku miały być wykonane te prace. Na części jest też to wymiana starych opraw w szatni, to są stare i na to też dostaliśmy wnioski 8190 na wcześniejszą pozycję 37000. Dostaliśmy też środki na przeniesienie archiwum do pomieszczenia magazynowego w suterenie ponad 10000. Na wymianę lamp na zewnątrz budynku doszliśmy, żeby były takie LED-owe, też z trójkami ruchu, żeby ograniczyć zużycie energii. To 21 600 dostaliśmy na ten cel. Wymiana gilferyny na zewnątrz budynku wymaga to naprawy 2000. Oszacowana wymiana powierzchni w jednej z sal.
500 zł, wymiana zerwów grzejnikowych. Zdaliśmy 20 tysięcy, już mamy informację, że Biuro Edukacji będzie też się nad tym tematem pochylało, więc na razie tą kwotę możemy przeznaczyć na coś innego. Na razie nie wydawać, może nie wydajemy. Tutaj jeszcze musimy zrobić montaż wentylacji, też zgodnie z zadaniami sanepidów. W niektórych łazienkach jest tylko wentylacja grawitacyjna bez wspomagania mechanicznej. Na to jesteśmy 10 tysięcy i namalowanie ścian i sufitów 40 tysięcy. No i teraz chcieliśmy oczywiście powiedzieć, że ta kwota, którą żeśmy otrzymali, no nie starcza nam na wykonanie wszystkich tych prac, nawet te, na które dostaliśmy, bo ogromna wycena, wzrost cen, inflacja i zakres prac, jak się okazało, też się różni od tego, co sobie zaplanowaliśmy, czy daliśmy do Wydziału Światu na początku roku. I też musieliśmy to sobie zweryfikować po otrzymaniu decyzji. Więc teraz na pewno będziemy w pierwszej kolejności chcieli wymienić te lampy w salach i gabinetach, tam gdzie nie są spełnione normy natężenia oświetlenia, ale już chcemy to zrobić, żeby to były rzeczywiście korzystne skale z oświetlenia też. Ja jeszcze dodam, że te, które obecnie mamy, już w przyszłym roku, w 2024, stracą całkowicie certyfikat. Więc nie będą mogły być używane. To jest sprawa dla nas firmy. Dlatego chcemy właśnie przede wszystkim to zrobić, żeby z takimi czujkami, że bardziej intensywnie świecą w pochmurne dni, czy podczas właśnie ktoś przebywa, czy w sali, będą po prostu te oprawy. Będą po prostu takie bardziej nowoczesne, tak? I będą zużywały przede wszystkim też mniej oświetlenia, ale też to wymaga po prostu innego rozmieszczenia tych pomieszczeń, więc to wymaga też ucia. I teraz stanę taką zrobię, dostałam tak jakby wstępną wycenę. No niestety cały ten zakres tego oświetlenia to jest około ponad 130 tysięcy brutto. Więc to przede wszystkim będziemy starać się zrobić, natomiast liczne pracę przesuniemy na późniejszy okres. Na tyle, na ile nam wystarczy środków. Tak? A potrzeb mamy bardzo. Tak, i te wentylatory mechaniczne też będziemy chcieli. Ta pani, tak? Pani wynagrodzuje, ta pani w ramach środków. Tak. Część się dalej ta pani, a część. No, tak, tak. 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 To przede wszystkim też wzrost cen materiałów i robocizny i też koniecznie teraz dopiero wychodzą też prace, jak już przychodzi na tą wielokarną, tak? I robi taką już ostateczną wycenę. Tak, tak, tak. Później jeszcze też musimy przedstawić, jak zostaną wykonane wymiana tych lamp, protokoły z pomiaru natężenia, bo też wymaga właśnie projektu, więc do tego niestety ten szacunek okazał się, że nie wystarczający, natomiast nie mogę sobie ustawić. Jak poczytałem pan przewodniczący, który dał wymiana lampa na zewnątrz budynku lampy ulicy 20 sztuk kosztuje 21 638 zł. Jedna lampa kosztuje ponad 1000 zł. Chcieliśmy dołożyć, żeby było więcej jeszcze. Tak? Czy są jakieś szczególne lampy? Lampy uliczne. 1000, ponad 1000 zł. Te lampy, które są na budynku, tylko żeby były lodowo i na trójkę ruchu, żeby też zmieniały intensywność, tak, oświetlenia. Wtedy, kiedy przechodzi teraz. No właśnie. Żeby było energooszczędne, tak? Tak, żeby było energooszczędne, żeby też... No i wtedy nowoczesność kosztuje. Taka jest też wynagrodzenie. Ale kredyt jest też tak, bo człowiek wydaje raz pieniądze, tak, a potem są oszczędne na lata. No ale wiesz, Marku, to jest i mrozoodporne, i wodoodporne. Koleżanki i koledzy, bardzo dziękujemy panią dyrektor, pani kierownik gospodarczej, bardzo dziękuję państwu trenerom, którzy
przedstawili nam to, co się dzieje w tej placówce. Za chwilę otworzę dyskusję. Niemniej na próg pozwolę sobie dwie rzeczy tutaj dodać. Jeżeli chodzi o przeszłość, to też jeszcze przypominam koleżankom i kolegom, że ta szkoła nie tylko służyła szkole podstawowej nr 227, ale przy okazji reformy oświaty, o której wspomniała pani dyrektor, był czas, że była również siedzibą gimnazjum nr 1, które potem przekształcono na gimnazjum 114, nim znalazło swoją ostateczną siedzibę w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Malowniczej, bo tak jak niektórzy pamiętają, to gimnazjum 1 miała siedzibę tu, a filię na Malowniczej, dwójka była na Solipskiej, a trójka była na Promienistej. Tak to było, także ten budynek również ma swój epizod w postaci siedziby gimnazjum. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o teraźniejszość, była, tak miła pani dyrektor, że wspomniała naszą komisję lipcową zeszłego roku, wtedy kiedy usłyszeliśmy, jakie ogromne braki kadrowe są w placówce i jak okazało się tutaj szczęśliwie, że udało się panią dyrektor te wszystkie sprawy zniwelować i faktycznie ta absencja niedoboru pracowników jest bardzo niska. Natomiast z tego, co ja pamiętam, pani dyrektor, to również wtedy w lipcu była mowa o tym, że macie wielu nauczycieli na tak zwanej części etatów. Czy ten problem w dalszym ciągu jest taki, że mając liczną kadrę, niestety część nauczycieli, jak to się mówi, jest dochodząca i wychodząca, bo no to się wiąże z tym, ile może etatu zapewnić szkoła, bym tu pani zechciała dwa słowa na ten temat, tak, czy ta bolączka w dalszym ciągu istnieje. Mamy takich nauczycieli, na przykład nauczyciel fizyki, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, ponieważ nasza szkoła nie ma możliwości zapewnienia pełnego etatu, bo mamy mało klas. I wtedy sobie uzupełniają nauczyciele w okolicznych szkołach, w szkole 88, w szkole 87, ale mamy również dwóch nauczycieli, którzy przyjeżdżają do nas z Radomia. Pani z chemii przyjeżdża do nas z Radomia i pani z informatyki, i tutaj też panie uzupełniają etat. Cieszę się, że okoliczne placówki jakby dzielą się swoim tutaj zasobem, jeżeli chodzi o nauczycieli, ale faktycznie tu zgadzam się z kolegą, trzeba mieć dosyć dużo determinacji, żeby z Radomia dojeżdżać, ale widocznie jest taka potrzeba. To były takie dwie rzeczy, które tutaj w prezentacji się pojawiło, które chciałem zapytać się. I tak jak mówię, otwieram dyskusję. Pierwszy prosił o głos Michał. Może przepraszam, bardzo proszę. Proszę Państwa, bo ja tutaj jestem nowym dyrektorem, ale chciałam Państwu powiedzieć, że ja zawsze mogę liczyć na wsparcie pana burmistrza Pilińskiego, pana naczelnika Szmytkowskiego. Jeżeli mam jakiekolwiek potrzeby, to również mogę liczyć na państwa radnych i bardzo, bardzo za to dziękuję. Więc wszystkie działania, które tutaj w naszej szkole się odbywają, są zawsze przedyskutowane. No najczęściej z panem burmistrzem Pilińskim, który jest tutaj naszym burmistrzem od spraw oświaty. Więc wiele rzeczy tutaj przegadujemy i też wiele godzin spędziliśmy na rozmowach dotyczących naszych klas pływackich, bo to jest chyba taka nasza bolączka, bo my chcemy utrzymać klasy, chcemy, żeby funkcjonowały jak najlepiej i żeby właśnie wszystko grało. To jest początki... tematów. Ale to jest jedyna terenka, więc nie ma się co zimić. Tak, dlatego właśnie chciałam tutaj dodać. Bardzo dziękuję pani dyrektor. I tak jak mówię w kolejności, już od dawna Michał prosił o głos i potem Halinko w tej drugiej kolejności i mam trzeci, a potem kolejne osoby. Bardzo się na początku chciałbym bardzo pogratulować temu tak zwanego, można powiedzieć, nowego rozdania, że pani tutaj weszła w tę szkołę z taką, może być werwą i z takimi inicjatywami, że wszystko zaczęło układać, że 15 wakatów zniknęło nagle i wszyscy nauczyciele... Nie, ale to naprawdę jest bardzo duża praca, tak, ze stroną pani wymagała, żeby to... Że są po prostu wszystkie etaty obsadzone tak, jak być powinno, że szkoła funkcjonuje już tak, jak być powinno. Ja jeszcze przepraszam, tutaj najtrudniejsze to było dla nas to, że we wrześniu, kiedy rozpoczynałyśmy 1 września pracę, nieobsadzony był właśnie język polski i matematyka w klasach 8. I to było, proszę Państwa, my przyszliśmy na przygotowaną siatkę godzin i dla nas było to niezmiernie trudne, bo przydział został dokonany i stanęłyśmy oko w oko.
z trudną rzeczywistością, z uczniami, którzy mają się przygotować do egzaminu, a nie ma ich kto przygotowywać. I to było dla nas najtrudniejszym zadaniem, poszukać właśnie specjalistów od matematyki i od języka polskiego. Trochę to trwało, bo właśnie zatrudniłyśmy dopiero chyba w drugiej połowie września nauczyciela języka polskiego. No z matematyką mieliśmy troszeczkę perypetii, ale w miarę się wszystko dobrze skończyło. I jeszcze również mogę liczyć na to, że grono pedagogiczne rzeczywiście jest bardzo dużym powołaniem, ponieważ grono potrafi się dopasować do braków. I są takie osoby, które dokształcają się i robią sobie kolejny etap w swoim rozwoju, kończą studia podyplomowe i właśnie będą mogli później już z pełnymi kwalifikacjami wykonywać dodatkowe zajęcia. A to akurat pan dyrektor tak na czasie, bo egzamin mogła się z tym przyszłym tygodniu. Tak, ale to było na początku. Ja wiem, ale tutaj akurat temat to teraz jest ważny. Do tego na pewno tematu jeszcze wrócimy, Michale, bardzo proszę. Kontynuując wypowiedź, chciałbym odnieść się do takiego profesjonalnego zarządzania szkołą, które pani tutaj prowadziła i zapytać się przy okazji pana naczelnika, bo tutaj powstał również ten regulamin klas sportowych. Czy taki regulamin klas sportowych jest sprawą powszechną w szkołach, które prowadzą szkoły z oddziałami sportowymi, czy to takie kolejne pytanie, dlaczego ten na przykład regulamin nie powstał wcześniej? Również był, ale musiał być dostosowany, pani dyrektor proponuje pewne zmiany, muszą być dostosowane do tej koncepcji kształcenia, którą pani dyrektor proponuje. Takie regulamin musi być skonsultowany również ze związkami sportowymi, w tym wypadku związkami prowadzącymi. Jest tutaj skonsultowany i będzie w pełni profesjonalny. Tylko czy ten na przykład ten regulamin, on jest na przykład co roku jakby musi być aktualizowany, czy on jak jest raz już po jakimś czasie, to wtedy ewentualnie, chyba jeżeli nowy zarząd jest, tak? Chyba, że się zmienią. Okay. Znaczy teraz powstał nowy regulamin ze względu na to, że pani dyrektor objęła tutaj pieczę nad tą placówką, a wcześniej był regulamin wprowadzony przez poprzedni zarząd, tak? Czy regulamin był nieaktualny, rozumiem, tak? Tak, niezgodny z przepisami również, tak? Pani dyrektor zaproponowała inną siatkę godzin pływania i do tego inny w ogóle sposób kształcenia sportowego w tej szkole, co już teraz może nie będziemy rozwijać, ale tak jest. I w związku z tym chcę zaproponować inny nowy regulamin. Bo są... Ja jeszcze szybko, ale jeśli pozwolisz dosłownie, bo tak mi wypada pochwalić, bo tak. Pani dyrektor, dlatego tak dobrze zatrzymała, że miała już doświadczenie, ponieważ była wychowawcą w klasie sportowej i poprzedniej placówce oświatowej. W związku z tym ma już pewne doświadczenie, spotkała się z pewną praktyką i szuka formy synergii, tak, między tymi rzeczami, które się sprawdzały też w poprzedniej placówce. I stąd pomysł na to, żeby spojrzeć na ten regulamin, który był, trochę też od nowej strony wziąć to, co dobrego było też w poprzednim doświadczeniu pani dyrektor. No i pewne rzeczy usprawnić, tak? Na co to znaczy, że szuka formy synergii? To znaczy, żeby wziąć dobre z jednej części, wziąć coś dobrego z tego, co dotychczas było i komunikację między panią dyrektor, panem Piotrem Suskim, zespołem nauczycieli wychowania fizycznego. Również my byliśmy włączeni w tą rozmowę i pan naczelnik Stachurski, również moja osoba i rozmawialiśmy w kontekście rozwoju w klasach pływackich. Michał, proszę bardzo. Jeszcze mam kolejne pytanie, bo w związku z tym można powiedzieć obciążeniem godzinami nauki tych klas końcowych, ostatnich, to ta siatka, można powiedzieć, nauczania zostanie zmieniona, zostaną jakby zmniejszone chyba ilości godzin, tak? Ale to zostaną zmniejszone ilości godzin, tylko załóżmy dla klas tam 6-8? Czy... Chodzi o klasy pływackie. Ale tylko dla 6-8 czy dla tych mniejszych też? Proszę Państwa, ja żeby tutaj już też nie przedłużać, to powiem tylko Państwu, że w klasie 8 obecnie uczniowie mają razem z WF-em 16 godzin basenu i WF-u plus dodatkowe przedmioty. I to jest właśnie związane z tym, że oni są mocno przeciążeni. I właśnie po wielu rozmowach z Polskim Związkiem Pływackim, my nie jesteśmy szkołą sportową,
Szkołą Mistrzostwa Sportowego. Mhm. To my jesteśmy szkołą, to jest ważna nazwa. Tak, i tutaj właśnie możemy sobie tę siatkę z godzin zmniejszyć, żeby to nie było tak bardzo obciążające. No bo młodzi ludzie też chcą prowadzić jakieś swoje życie jeszcze popołudniami. I to będzie wszystko, tak, i to będzie wszystko zgodne z rozporządzeniami. Bo tak, jeszcze dobrze tam, jak do tej pory na przykład było 16 godzin tego WF-u, jak to było rozłożone, na przykład 2 godziny załóżmy dziennie? Treningi sportowe klasa 8 ma codziennie. Panie Piotrze, czy może Pan... Tak, klasa 8 ma 10 godzin w tygodniu pływania, czyli to są dwie jednostki lekcyjne dziennie. Do tego ma 4 jednostki lekcyjne WF-u zgodnie z rozporządzeniem o ogólnym nauczaniu. I dwie tak zwane zajęć suchych, czyli jest to uzupełnienie treningu sportowego, pływackiego na formie ćwiczeń ogólnorozwojowych, wzmacniających, rozciągających i tak dalej. Faktycznie jest tego dosyć dużo, zwłaszcza, że tak jak już mówił tutaj panią dyrektor, w klasie 8 należy, 7 już należy troszeczkę z tego zejść, a ewentualnie osoby chętne, które czują powołanie do sportu, chcą zrobić coś więcej, formy zajęć pozalekcyjnych możemy takie zajęcia zaproponować, a to tylko osobom już wiecie, które nawet same chciały się poświęcić dodatkowy czas, który nie będzie kolidował z nauką, oczywiście za zgodą rodziców. Osoby, które będą chciały brać udział w zawodach, będą mogły się dodatkowo... Wszystkie osoby mogą brać w zawodach, ale jeżeli... Takie, które dodatkowo chciały. Nie rozumiem z tym. W tym momencie w klasie sportowej, jako klub sportowy, na przykład w klasy sportowe, bierzecie udział w zawodach sportowych, tak? Ale jeszcze są dodatkowe zajęcia sportowe, które są poza szkołą. Poza szkołą. Wtedy te dzieci, które są poza szkołą brać udział, jeszcze mogą się dodatkowo przygotować na zajęcie poza lekcji. Tak. W zajęciach szkolnych lekcyjnych biorą udział tylko uczniowie naszej szkoły. Jeżeli ktoś będzie ewentualnie szybkim zdrowiem, tak, zajęcie poza lekcyjne, to dziękuję bardzo. Tak. Dziękuję za to. Halinka, Bankbos, kiedy pan przewodniczący? Pani dyrektor, jestem pełna podziwu wysłuchaczy tej długiej informacji na temat szkoły, że tyle zadziało się w szkole, bo tego czasu było niewiele w sumie. Ale patrząc na to, jak przygotowane były uroczystości w pani szkole, jeszcze raz powiem bardzo dziękuję. To był dobry wybór. Trzymamy kciuki dalej. Rozkręcamy. I między innymi to był jeden z powodów, dlaczego zaproponowałem koleżankom i kolegom, żebyśmy po paru miesiącach ponownie odwiedzili tę placówkę, ponieważ po tamtej sobie komisji mieliśmy wyraźnie niedosyt i uważaliśmy, że już pod kierunkiem. Byliśmy przerażeni, panie przewodniczący, słuchawszy, ile wakatów jest i wiedząc, jak pani dyrektor 88 szukała fizyka. Dobrze, Matko, cię proszę. Dziękuję. Ja chciałem w ogóle tę Alinę, która mówiła o słowo dołączę, ile mnie też jest o tym już podziwem, że pani dyrektor udało się wszystkie sobie, to jest duży szacunek. I po drugie oczywiście ja mam jedno pytanie, jak pani dyrektor mówiła, mamy tutaj 15 dzieci takie orzeczeniami. Pani może trochę mogę więc powiedzieć o tym? To są uczniowie, którzy byli przebadani przez poradnie. I zespół orzekający orzekł, że oni potrzebują wsparcia i wsparcie takie polega na tym, że uczeń ma swojego nauczyciela, któremu pomaga przy nauce, czyli takiego nauczyciela współorganizującego, towarzyszącego, który jest z nim na większości lekcji. Pomaga mu we wszystkim, bo te dzieci z orzeczeniami mają różnego rodzaju deficyty. I taki nauczyciel współorganizujący współpracuje z dzieckiem, przygotowuje mu kipet, przygotowuje mu WOP i ściśle też z rodzicami jest w kontakcie, żeby temu dziecku jak najbardziej pomóc pokonać wszelkie bariery spowodowane jego deficytami. Dziękuję. Tutaj też mamy taką dziewczynkę, która właśnie w tym roku 22 kwietnia trafiła do naszej szkoły. Ta dziewczynka chodziła do szkoły 227. No i z powodu różnych problemów zdrowotnych z tej szkoły została przeniesiona do takiego ośrodka w Łomiankach
Niestety tam nie odnalazła się dobrze i teraz właśnie z powrotem wróciła do nas, ale jej zdrowie nie pozwala na to, żeby ona uczęszczała do naszej szkoły i nauczyciele chodzą do niej na nauczanie do domu. I również tutaj wydział przyznał nam 12 godzin. Znaleźliśmy chętnych nauczycieli, którzy chodzą, pracują z tą dziewczynką. To też jest trudna sytuacja, bo ona jest mocno wycofana, ale bardzo chętna do kontaktu z ludźmi, bardzo chętna do nauki i też będzie dla nas teraz trudne zadanie, bo zdaje egzamin, też w warunkach domowych. Ja bym tutaj do tego, co pani dyrektor powiedziała na koniec, to mogę podziękować. Chciałbym się podzielić z państwem taką refleksją, pani dyrektor, bo to było naprawdę, to jest taka najświeższa temat i sposób zaangażowania pani dyrektor, taka bardzo duża taka troska, z jaką podeszła, żeby wesprzeć tą konkretną tutaj i dziadka i tą dziewczynkę. Tak, bo dziewczynka no, ja byłem zaskoczony, bo można było powiedzieć, wchodzi uczeń na ostatnim i tuż przed egzaminem, co mogę. A pani dyrektor wykonała taką tytaniczną pracę, koordynując różne rzeczy, żeby dziecko dostało takie wsparcie, no być może gdyby dziadek przyszedł tutaj w listopadzie zeszłego roku, to dziecko byłoby w dużo lepszej sytuacji niż teraz i formie. Więc naprawdę to pokazuje dużą klasę pedagogiczną pani dyrektor, za co bardzo dziękuję. Ale to było naprawdę. Tak to było poprowadzone. To naprawdę warto. Pamiętajcie, koleżanki i koledzy, że szkoła z oddziałami integracyjnymi też ma swoją pojemność. Te klasy też są w stanie przyjąć określoną grupę. Przypomnę, w takiej klasie integracyjnej może być do 5 uczniów z orzeczeniami. I jest bardzo często, myślę, że to nie tylko szkoła 223, ale inne placówki również w naszej dzielnicy mają tę sytuację, że mają dzieci właśnie z orzeczeniami, które z racji swoich deficytów muszą borykać się z różnego rodzaju kłopotami, ale dzięki wsparciu, tak jak tutaj tych nauczycieli wspomagających, jakoś dają sobie radę. Dobrze, to Mariuszu, bardzo proszę. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja przede wszystkim również dziękuję również panu przewodniczącemu za zwołanie tej komisji w tym miejscu, bo faktycznie dużo się zadziało, mieliśmy okazję zobaczyć na własne oczy, że tak się wyrażę, jak się szkoła zmieniła przez ten niecały rok szkolny. Dużo tutaj informacji zostało powiedzianych też o klasach pływackich, tak, o klasach pływackich. Bardzo, bardzo dużo i długo dyskutowaliśmy na różnych komisjach, tak, na Komisji Oświaty pewnie też wiele razy, chociaż nie mam pełnej wiedzy, bo jestem nowym członkiem Komisji Oświaty, ale też tak na Komisji Kultury i Sportu dyskutowaliśmy, pamiętam, 2 lata temu na temat klas pływackich, ale faktycznie dużo było tych dyskusji, ale no nigdy nie padło to, że dzieci mają tych 16 godzin, nigdy nie było mowy o przeciążeniu. Ówczesny pan dyrektor żadnych takich informacji nie udzielał, mimo że mówię, trwały długie dyskusje, tak długie, że pamiętam pan naczelnik Szmetkowski powiedział, że nie wie po co ta komisja, jak 2 lata temu zwołaliśmy Komisję Kultury i Sportu na temat klas pływackich, co było dość zaskakujące, bo zawsze warto rozmawiać, no ale przejdźmy dalej, bo podczas zwiedzania szkoły, że tak to nazwę, pani dyrektor podzieliła się informacją, że pedagog szkolny jest od tego roku dopiero szkolnego, a psycholog jest tylko 3 dni w tygodniu, więc prosiłbym o informację, dlaczego, że tak się wyrażę, pedagog szkolny jest dopiero od tego roku, a psycholog jest tylko 3 dni w tygodniu, a szczególnie o pedagogu szkolnym, bo szczerze mówiąc, dla mnie było oczywiste, że w szkole jest pedagog szkolny i nawet nie brałam czegoś takiego pod uwagę, że może pedagoga nie być. Dziękuję. Nie pozwólcie państwo, że ja odpowiem tym razem. Pedagog szkolny, etat pedagoga szkolnego był w szkole, natomiast pedagog szkolny miał zmniejszoną liczbę, jakby niższą liczbę godzin niż w tym roku szkolnym ma. Pedagog szkolny łączył 2 funkcje, pedagoga szkolnego i nauczyciela przedmiotu. Większego zaangażowania wymagało od niego bycie nauczycielem przedmiotu,
niż bycie pedagogiem. Pani Karolina ma zupełnie inny system pracy. Pokazuje się uczniom, wychodzi do uczniów, jest w takim bliższym kontakcie ze wszystkimi, zarówno nauczycielami, jak i uczniami. Dlatego uczniowie, to, że tutaj tak sformułowałyśmy, że nie było pedagoga szkolnego, to jest może był, de facto był, natomiast no taką informację zwrotną otrzymujemy od rodziców. Cieszymy się, że w tym roku jest pedagog szkolny, więc byłyśmy też zaskoczone, tak? Uczniowie też mówią, fajnie, że jest pani Karolina i nauczyciele, myślę, że państwo tutaj akurat, którzy siedzą, też mogą coś w tym temacie powiedzieć, że pedagog szkolny spełnia swoją funkcję tak, jak powinien ją pełnić. W tym roku naprawdę ma co robić. Stanowczo jest. Stanowczo jest. Proszę Państwa, etat jest, ale za tym etatem kryje się konkretny człowiek i tak jak pani dyrektor wspomniała, udało się panią znaleźć właściwą osobę na właściwe miejsce i stąd tak takie efekty, jakie są. Mariuszu, bardzo proszę. No tak, jeszcze w skrócie, bo uciekł mi, że tak się wyrażę, jeden temat. Bo jeszcze, przepraszam, bo jeszcze zadawaj dwa pytania o pedagoga i psychologa. To przepraszam, to poprzedzam, a później zadam jeszcze jedno wspomniane. Dziękuję. Psycholog szkolny ma 15 godzin. No to wynika z tego, że jesteśmy szkołą dosyć małą, tak wynika z siatki naszej. Będziemy się ubiegać, żeby ten etat został troszeczkę zwiększony, bo jak wszyscy Państwo wiecie, no, to jest czas, że niestety dzieci mają coraz więcej tych problemów i potrzebują wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i widzimy ogromne zaangażowanie z kolei tutaj pani Dominiki i zajęcia indywidualne, które prowadzi, ale również w takie zajęcia spotkania z rodzicami, także widzimy taką potrzebę. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku to będzie pełen etat i będzie mogła no, rozwijać i służyć dzieciom, rodzicom, nauczycielom. Dziękuję pani dyrektor. Ja tylko tu dopowiem, mówiła pani dyrektor, że pani ma 15 godzin, tak. A chyba pełen etat to jest 22. 22 godziny. Także stąd ta różnica właśnie. Tak. No ale to dlaczego coś takiego, panie Mariuszu, proszę. Dziękuję bardzo. Znaczy pedagog szkolny jest, tak, ale od tego roku rozumiem, tak, szkolnego. Ten pedagog jest od tego. A wcześniej był zupełnie kto inny. A, no czyli był, ale inna osoba personalna. Łączył to z etatem nauczyciela. Okej, dziękuję, bo ja jeszcze mam jedno pytanie, które nie ukrywam, że mi umknęło w sprawie regulaminów pracowackich, o których kolega Michał Fasman poruszył, bo jakby nie ukrywam, że jestem troszkę jakby zaskoczony tą informacją, co pan naczelnik powiedział, że za czasów dyrektora Plewy był taki regulamin, bo ja dostawałem informacje od rodziców chociażby, że jest teraz regulamin nowo opracowywany, a wcześniej nie było takiego regulaminu, w związku z powyższym prosiłbym pana naczelnika Szmytkowskiego, żeby i prosiłbym o zaprotokołowanie przez panią naczelnik Sydejko tego, żeby pan naczelnik Szmytkowski podesłał regulamin stary, który pan dyrektor Plewa podpisał, tak, i który obowiązywał. Ja tego regulaminu nie mam. Regulamin, jeżeli jest, to jest szkoła. No. Więc może pan, oczywiście, no ja mogę się zwrócić również do pani dyrektor i go przekazać. Tak? To prosimy o taką informację, bo pan naczelnik jasno stwierdził, że taki regulamin jest. Ja byłem zaskoczony, bo wielokrotnie słyszałem od rodziców, że takiego regulaminu nie ma. W związku z powyższym chciałbym zweryfikować tę informację pana naczelnika i prosić pana naczelnika o przekazanie radnym Komisji Oświaty tego regulaminu, który podpisał pan dyrektor Plewa, jak pan naczelnik twierdził, i nowego regulaminu, żeby radni też mieli możliwość porównania. Dziękuję za pana. Tylko przepraszam, tego nowego to jeszcze póki co nie ma. Jak będzie zatwierdzone, a ten stary jakby już... Spokojnie. Czy po... Panie Wojciechu, jeszcze dla mieszkańców. Na razie kto z koleżanek, kolegów radnych jeszcze chciałby zabrać w tym temacie głos? Nie widzę, nie słyszę. To w takim razie kto z Państwa mieszkańców zechciałby zabrać głos? Pan Wojciech, bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący, Wojciech Łańcuski, mieszkaniec. Ja tylko wyrażę opinię, że moim zdaniem to faktycznie klasy 7 i 8 to mają materiał zbyt obszerny i ta młodzież nawet bez klasy pływackiej
jest przeciążona, ale to jest problem ogólnopolski i na wyższym stopniu do rozwiązania. Uważam również, że jeżeli młodzież ma taką specjalizację jak pływanie, gdzie jest 10 czy 12 godzin więcej w stosunku do materiału pozostałych klas z tego samego rocznika, no to ta młodzież powinna mieć obniżoną ilość godzin z tych innych przedmiotów. No. Tak, aby właśnie to nie było tak, że ten sport to jest już takim nad wysiłkiem totalnym. No bo z tego co ja rozumiem, przepraszam, z tego co ja rozumiem, to ilość sumaryczna godzin spędzanych przez tą młodzież zarówno na tych obowiązkowych przedmiotach, jak również na basenie i salach sportowych, to sięga w tygodniu 50 godzin lekcyjnych prawie, tak? Dobrze to robię. My możemy dyskutować o... Tak, ale to była tylko dygresja, panie Andrzeju. ...o klasach sportowych, natomiast o podstawie programowej, która jest kompetencji ministerstwa. Ministerstwo mamy, jakie mamy. Ale to w tym momencie kropka. Natomiast ja mam pytania techniczne do pani kierownik. Odnośnie tych sal, chciałbym się dowiedzieć, ile sal jest planowanych do wymiany oświetlenia. Czy... Panie Wojciechu, za chwilę dostaniecie te informacje. Czy... Jest to wszystko napisane. No dobrze, ale to jeszcze dalej szczegóły. Dobra, to ilość to zaraz na kartce. 7 sal. Czy w ramach tej wymiany oświetlenia jest planowana zmiana ilości punktów świetlnych? Nie tylko sztuka za sztukę, nowy projekt oświetlenia. I kolejne moje pytanie techniczne, tylko tutaj to w zasadzie, to szczerze powiem, to nie wiem do końca do kogo. Szkoła będzie się ubiegała o montaż paneli fotowoltaicznych? We wszystkich szkołach. I ostatnie pytanie, i tutaj to jest chyba do pana burmistrza. Na poprzedniej komisji poruszyłem taki temat, jak były omawiane koszty energii elektrycznej. Czy jest możliwość, aby te nasze szkoły przepisać do innej umowy? Bo umowa zawarta w zeszłym roku wydawała się na korzystnych warunkach względem dostępnych ofert, natomiast w tej chwili płacenie złoty 61, z tego co pamiętam, taka była cyfra, taka była liczba za kilowatogodzinę, złoty 61, to jest powyżej rynkowo dostępnej wartości. No i wiemy, że tam z tego wyliczenia wychodziło, że niektóre szkoły na energię elektryczną będą potrzebowały w ciągu roku, tylko nie pamiętam, szkolnego czy kalendarzowego, w każdym razie w ciągu okrągłego roku będą potrzebowały niemalże 1 000 000 zł za samą energię elektryczną. I teraz pytanie, czy to było analizowane, czy tutaj jesteśmy w stanie z tych kosztów zejść, bo no, oszczędzając chociażby 20% tej kwoty, to uzyskujemy poważne środki remontowe na przykład, tak? Dziękuję. Bardzo proszę, taka informacja nie wróciła do nas z DPFO, ale jak będzie tylko, to zostanie przekazane do komisji. Czyli jest analizowane, jest... To jest DPFO jak najbardziej, tak. Dziękuję. Ja mam tak? Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pani dyrektor, bo pani dyrektor Ola Ludwicka, tak, mieszkanka. Chciałabym się zapytać, pani wspomniała o talenciakach, które były zbierane w pani w szkole. I chciałabym się zapytać, jakie zostały wybrane nagrody? Wybraliśmy sobie głośnik, który służy nam w auli. I mamy kamizelki dla dzieci z oddziału, tak, obowiązkowe. To przede wszystkim. Znacznie mi tak sportowe, bo dużo. Jakie narzutki jeszcze sportowe. Ale przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z tego głośnika. On najwięcej właśnie produktów zabrał, ale było nam to potrzebne. Na takich krótkich apelach, które odbywają się porządkowe, czy jakieś przenośne głośniki. Przenośne głośniki.
Rozumiem, że jak zwykle niezawodna Rada Rodziców Szkoły 66 czerpie pewnymi garściami z tego, co się dobrego dzieje w innych placach. Dokładnie, tak, panie przewodniczący. Dokładnie. Bardzo dobrze. To jest bardzo dobry czek. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? W remontach to później robię. Tak, to jest za chwilę oddzielnie. Jeżeli nie, to jeszcze raz, panie dyrektor, pani kierownik, szanowni państwo, bardzo dziękuję za tę obszerną informację na temat tego, co się przez miniony rok szkoły w tej placówce zadziało, za te wszystkie tutaj uwagi, które myślę, że pomogą nam wtedy, kiedy będziemy również jeszcze przyglądali innym placówkom oświatowym, bo nie kryję, że jeszcze do niektórych placówek chciałbym, żebyśmy przed końcem kadencji powrócili, tak jak to powróciliśmy tutaj na ulicę Astronautów. No i cóż, życzę sobie, żeby taka wspaniała atmosfera, jaka chociażby była na wtorkowej imprezie, czyli na warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży dla Przedszkolaków, panowała na wszystkich imprezach, które są Państwa na placówce. Serdecznie dziękuję i bardzo jest mi miło, że możemy w takiej twórczej atmosferze dzisiejszą komisję tutaj odbywać. Ale proszę Państwa, nie tylko szkołą 227 żyje nasza dzielnica, także pozwolę Panie, że zamknę ten punkt porządku obrad i przejdę do punktu następnego. Jesteśmy w punkcie czwartym. Remonty we włochowskich placówkach oświatowych przed nowym rokiem szkolnym 2023-2024. Szanowne koleżanki i koledzy, ja bardzo dziękuję również Państwu za tę informację. Ja myślę, że w ten sposób cicho chcieliśmy sobie wyjść. Problem prac biurackich został wyjaśniony. Proszę Państwa, kiedy zwiedzaliśmy szkołę 227, zwróciłem uwagę na taki piękny napis, który był na jednym z korytarzy. Do końca roku szkolnego zostało 35 dni, czyli miesiąc i tydzień powiedzmy, prawda? Miesiąc i 5 dni. Zależy jak liczymy, prawda? Jak luty to tydzień. ale to tak codziennie zmieniają, tak? W każdym razie, panie dyrektor, całe środowisko szkoły 227 zmierza do tego zakończenia roku szkolnego, a tak jak to było słusznie powiedziane, przyszły wtorek przed szkołą i przed wszystkimi szkołami w Polsce ogromne wyzwanie, jaki jest egzamin ósmoklasisty, szczególny egzamin, ponieważ mamy do czynienia z podwójnym rocznikiem i o tym, co potem będą przeżywały szkoły średnie, które będą rekrutowały te dzieci, to tylko mogą powiedzieć ci, którzy w tych szkołach średnich pracują i wiedzą, z jakim wysiłkiem organizacyjnym będą musiały się zmierzyć. Niemniej, w momencie, kiedy młodzież pójdzie na zasłużone wakacje, kiedy ósmoklasiści i ich rodzice będą z niepokojem patrzyli, czy wymarzone szkoły, te, które są pierwsze wymienione, spełnili ich oczekiwań, czy są szkołami, do których zostały dzieci zakwalifikowane, kadra kierownicza i kadra tutaj związana z pionem administracyjno-gospodarczym, no szykuje się do tego, żeby przygotować szkołę do nowego roku szkolnego. Stąd też była moja prośba skierowana do pana burmistrza Pińskiego i pana naczelnika Szmytkowskiego o przygotowanie takiego materiału i tutaj mimo, że pan naczelnik Szmytkowski musiał po prostu w pewnym momencie nas opuścić, bardzo dziękuję panu naczelnikowi i panu burmistrzowi za przygotowanie tego materiału, bo myślę, że nasza dyskusja będzie znacznie bardziej sprawna i mając przygotowany na piśmie ten materiał. Także pozwólcie państwo, oddam głos panu burmistrzowi, który zechce nam pokrótce zreferować to, co mamy na papierze, a potem ewentualnie jakieś pytania uzupełniające wtedy bardzo proszę. Panie burmistrzu, uprzejmie proszę. Szanowni państwo, członkowie komisji otrzymali to zestawienie w formie tej dwustronicowej tabelki. Tu jest wyszczególnione, co jest zamiarem naszych działań remontowych.
Natomiast ja nie będę się już, w racji, że każdemu z Państwa został dostępny ten materiał, to już nie będę go czytał dla oszczędności czasu. I przygotowałem takie tylko pokrótce omówienie, jakie koszty, na jaką sferę w danej placówce są przeznaczone, żeby można było skrótowo, ponieważ bardziej szczegółowy materiał macie Państwo, a jeżeli będą jakieś pytania, to będziemy to uszczegóławiać i taką informację Państwu przedstawiać. Na pewno to, co Państwo mogą zauważyć, to jest to, że udało się znacznie zwiększyć opłatę remontową. Jest to rekordowa kwota w tym roku. W ubiegłym roku było to ponad 1 000 000 zł, teraz jest to 1 656 100 zł. Oczywiście wtedy, kiedy będzie to możliwe, będziemy próbowali tutaj każdą jeszcze potrzebną, niezbędną zmianę wdrażać, żeby jeszcze zdążyć. Ale przechodząc do konkretów. Na dzień dzisiejszy przedstawia się sytuacja następująca. Przy szkole numer 22, tą strefą, która będzie modernizowana za 92 000, jest dach. Przy szkole numer 29 są to za 20 000 zmiany w kuchni. W przedszkolu 71 są to również zmiany przewidziane w kuchni, to 25 000. Przedszkolu numer 77 to jest plac zabaw przy jednostce filialnej przy ulicy Ciszewskiej, jest to kwota 129 000. I tutaj warto zauważyć, że również tutaj aktywną działalność, tak, pani Kini, która jest z nami, która przychodziła na komisję, również się angażowała w ten temat. Panie burmistrzu, ja przypomnę, że jeszcze wcześniej był wniosek komisji oświaty dotyczący, a że ten wniosek był ciągle odkładany, to bardzo się cieszę, że Rada Rodziców pomogła jakby, żeby ten wniosek został w końcu mam nadzieję, że zostanie w końcu zrealizowany. Refleks pana przewodniczącego jest niezawodny, bo również chciałem wspomnieć w następnej kolejności o zaangażowaniu komisji. Przy szkole 78 modernizacją ledną, tu będzie zmiana drzwi, również plac zabaw, lipiony kanalizacyjne za kwotę 168 000. W przedszkolu 313 będą to zmiany dotyczące CO i wymianę nawierzchni w szkole za 155 000. W przedszkolu 314 będą to kwestie związane z oknami, również z zabawkami na placu zabaw za 96 243 zł. W przedszkolu 419 będą to kwestie z strażami w toalecie podtynkowej za 12 000. W szkole podstawowej nr 66 będzie to remont sali 43 i wymiana podłogi w sali 40 za ponad 50 000. W szkole podstawowej 87 będą to zmiany w kwestii wentylacji w kuchni i stołówce oraz remont schodu za 60 000. W szkole podstawowej nr 88 będą to zmiany dotyczące wentylacji, rozdzielni elektrycznej i malowania dużej części placówki za 90 000. W szkole podstawowej nr 94 będzie to duże malowanie, bo cały parter szkoły oraz zmiana klimatyzatorów w nowej części za 100 000 zł. No i w tu wspomnianym zespole szkolnym nr 5 będą to lampy, rynny, przeniesienia archiwum, malowanie w podstawówce za ponad 100 000 zł oraz zmiany w przedszkolu 175, tutaj zmiany cieszą kaloryferów, kotłowni, odpowietrzników, kwestii rynny za ponad 30 000. Zespół szkół nr 17 to zmiany dotyczą malowania, wymiany klimatyzatorów, przeniesienie części placów zabaw za 156 000, z liceum ogólnokształcącym przy Solickiej będzie to kwota 205 000 zł na remont boiska zewnętrznego, na dźwig osobowy, remont sali nr 11, zespół imienia Kateryniku, to będzie zmiana za ponad 78 000, remont pokoju nauczycielskiego, wymianę drzwi w placówce. I ostatnią pozycją jest poradnia w Stronie Pedagogicznym nr 22 i tutaj wymiana za 57 000 ulegną podłogi i również część oświetlenia w placówce. Podłogi to pamiętacie Państwo, byliśmy w poradni, pamiętamy, że wniosek o wymianę podłóg był chyba głównym naszym wnioskiem, widząc w jakim stanie jest ta podłoga w poradni na Malowniczu. Cieszę się, że w końcu do tego remontu dojdzie. Bardzo dziękuję Panie Burmistrzu. Jeszcze raz mówię, myślę, że ten materiał by każdy z kolegów tutaj uczestniczących dzisiaj w rodzice otrzymali. Jakby pozwala nam dokładnie mieć świadomość, co będzie się działo w poszczególnych placówkach. Niemniej widzę, że są pytania. Magdalena, prosiłeś i potem Mariuszu. Dobrze, bardzo proszę.
Tak, mam pierwsze pytanie. Pożyczyłem z Ładła 7, dostaję około 79 852 zł. Większość jest taka wymiana lampa i taki wymiana oprawy lampy. Taka. Tak chciałby Pani Dyrektor zapytać. Oprócz tego... Przepraszam, panie wójcie, złą kwotę podałeś. Pan burmistrz mówił przed chwilą, SP227 dostało 150 352 zł. Poczekaj, 67 620 zł, 8 190 zł, 10 690 zł, 21 648 zł i końcówkę 2000 zł. I po drugiej stronie. A na drugiej stronie. A na drugiej stronie. Jeszcze raz mówię ci, w sumie jest 152 zł. Co na tyle innych szkół wcale nie jest małą kwotą. Właśnie trochę się dziwiło, wiem, że trochę większa kwota jest kwota po stanie. Czy każdy zdążył powiedzieć, że jest jeszcze druga strona? Bo wszyscy rzucili na to, prawda? Dobra, to już mamy tak. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę cię, panie. Znaczy tak, ja bym przede wszystkim dziękuję za ten materiał, ale prosiłbym, bo szczerze mówiąc rozmawiamy tu o konkretnych jakby pozycjach i kwotach z konkretnych placówek, ale nie mamy całości zapotrzebowania z tych placówek, więc tak naprawdę nie mamy całości obrazu. W związku z powyższym ja bym prosił, szkoda, że pana naczelnika jakby z nami nie ma, bo miał referować, więc ubolewam nad tym, że już poszedł, więc prosiłbym pana burmistrza, żeby przekazał panu naczelnikowi, żeby przez panią naczelnik Cynek, żeby radni dostali całe zapotrzebowania, bo ja się nie jestem w stanie odnieść, czy nie było potrzebniejszych wydatków na przykład, tak? Więc to jest jakby pierwsza kwestia, więc nie wiem, czy to ma iść jako wniosek komisji, czy to przegłosujemy, czy... Ja myślę, że nawet nie trzeba głosować. Jest taki wniosek, pan burmistrz kiwa głową, więc ja myślę, że pani naczelnik Ola dopilnuje, żeby taka informacja... Żebyśmy całość zapotrzebowania dostali i wtedy moim zdaniem wnioskuję o to, żebyśmy na następnej komisji o całości zapotrzebowania podyskutowali, bo... Mariuszu, jest jedna rzecz. Ty oczekujesz listy takich życzeń ze wszystkich tego. Natomiast z tego co ja wiem, być może pani dyrektor potwierdzi czy nie, ale było tak w poprzednich latach, taki był zwyczaj, że nim z tej listy życzeń poszczególnych dyrektorów, znaczy poszczególnych placówek oświatowych, nim wyłuskano to, na co po prostu były środki, to i tak to konsultowano na ogół z dyrektorami, ale oczywiście możemy to skonfrontować. Znaczy, pani przewodnicząca, znaczy jakby już przechodząc jakby do klu, no ja rozumiem, że jakby te pozycje to jest jakby wybór dyrektorów. Znaczy trzeba sobie jasno powiedzieć, środki na remonty są środkami nieznaczonymi, tak? To znaczy nie przeznaczymy je na konkretną, nie wiem, malowanie węzła kuchennego, tylko na placówkę i dyrektor szkoły czy przedszkola wybiera, na co konkretnie przeznaczy, bo to jest nie jest naznaczony ten środek, tak? Więc dla mnie to jest chyba oczywiste, że to są wybory dyrektorów szkół w ramach przeznaczonych środków urzędowych i chcę to jakby wyraźnie... Chyba jest troszeczkę inaczej. Urząd wysyła o zapotrzebowanie do placówek, placówki odpisują i urząd decyduje, ile ma pieniędzy w danym budżecie. Czy ja się zgadzam, czy jest tak, czy nie? Konsultując z dyrektorem szkoły. No tak. Dlatego to nie jest tak i myślę, że pani radny, myślę, że tutaj urząd na pewno odpowie na pana pytanie, ale to jest tak wyrażona sytuacja. Ja może na wstępie uspokoję pana radnego, że rozumiem jaka jest intencja i taki materiał, tylko żebyśmy ściślili. Chodzi państwu o to, zapotrzebowanie co... Nie, dobrze, sekundkę, ale to zapotrzebowanie może inaczej być widziane przez Wydział Inwestycji niż... Rozumiem, że wszystko co szkoły zgłaszają do urzędu z siły, to jest ten materiał, który państwa interesuje. Okej. To jest jasna sytuacja, więc jak najbardziej nie widzę dużej dziwi, żadnych przeciwwskazań, żeby państwo otrzymali ten materiał. Chciałbym tylko zaznaczyć, że sama procedura jest troszkę bardziej złożona, tak? Oczywiście, że dyrektorzy wysyłają na tak naprawdę jest to forma dialogu, w którym my z pewnym
na samym początku określamy najważniejsze priorytety, pod kątem oczywiście są to kwestie zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu, jeżeli można na przykład uzyskać jakąś powierzchnię, prawda, w ramach, nie wiem, zmiany przeznaczenia sali, tak, to są jak najbardziej priorytetowe kwestie. My, dyrektorzy odsyłają nam taki materiał uzupełniony, my wrzucamy to na pewno, te priorytety i najważniejsze kwestie wrzucamy na pewno no, siatkę z ograniczonymi, z ograniczonym budżetem, prawda? No a potem w ramach tego dialogu ze szkołą również Wydział Inwestycji jeździ do placówek, ogląda to, co jest realizowane, dlatego jednocześnie trochę odpowiadając, ma Pan rację formalnie, że my przesuwamy środki na odpowiedni paragraf do szkoły, jednak trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, gdyby dyrektor miał na przykład zmienić zdanie i przeznaczyć te środki tak po prostu na coś innego. Więc to, co dyrektor zgłasza, jest na materiale, który Państwo przekazują. Niemniej zgadzam się i tak jak Pan Burmistrz obiecał, materiał ten, który dostaniemy, jeszcze raz skonfrontujemy z tym materiałem, który jest dzisiaj na przedstawieniu. Ale chciałbym jeszcze, jak mogę, radzę Panie Przewodniczący, chciałem potwierdzić jakby, bo znaczy Pan Burmistrz, jeżeli dobrze zrozumiałem, tak, że tą procedurę chciałbym poznać, no bo jak mamy środki naznaczone, czyli przesuwamy w ramach Rady Dzielnicy, później Rady Miasta Zatwierdza. Wiadomo, że są środki naznaczone, tak? A jeżeli są środki nienaznaczone, czyli nie wiem, jak utrzymanie zieleni, no to rozumiem, że w ramach utrzymania zieleni Wydział Ochrony Środowiska, rozumiem, wybiera sobie dany obszar, że tak się wyrażę, dane działania w ramach tego paragrafu. Tak samo rozumiem, że w ramach remontów placówek oświatowych dyrektorzy złożyli zapotrzebowanie na dane kwoty. Rozumiem, że Urząd Dzielnicy jakieś kwoty przeznaczył, zapewne mniejsze niż były potrzeby, bo tak to na ogół niestety wygląda. I w ramach przyznanej kwoty dyrektorzy wybrali te priorytety, które dla nich są najważniejsze i te priorytety, rozumiem, mamy na tej karcie. Czy Pan Burmistrz to potwierdza, czy nie? Tylko jednocześnie tylko chciałbym tylko podkreślić, może jest to szczegół, ale szczegół istotny. To jest nie tyle tylko, że czy jest to forma dialogu między urzędem a dyrektorem. Często odbywają się wizje lokalne. Dyrektorzy, mimo że tak byśmy oczywiście chcieli, żeby znali się na wszystkim biomimusami, często korzystają również tu wsparcia zespołu inwestycji i pewne rzeczy weryfikujemy, bo coś na pierwszym etapie może się zdawać dla dyrektora priorytetowe, ale tutaj ma wsparcie merytoryczne zespołu inwestycji i pewne rzeczy weryfikujemy. Dlatego to, co wpływa jako pierwsze, może te priorytety dla dyrektora mogą się zmieniać w trakcie tego dialogu. To tylko tyle zaznaczę. Nie, rozumiem, to dlatego właśnie chciałem sprecyzować, czy to są jakby wybór urzędu, czy to jest po prostu wybór dyrektora i kierowników jednostki, bo tego nie usłyszałem. No wie Pan co, no tak jak powiedziałem, to powiedzieć, my tutaj nie wymuszamy na dyrektorze, natomiast no trudno sobie wyobrazić, żeby tutaj była jakaś forma niezgody. My nie możemy na dyrektorze wymusić, żeby zrobił, nie wiem, coś wbrew sobie, bo nie mamy takich instrumentów i nie ma takiej filozofii. Ale nie zmienia to faktu, że no tak jak powiedziałem, jest to jednak forma pewnego dialogu, tak? My musimy, tak jak Pan powiedział, pieniędzy zawsze jest za mało, żebyśmy zrobili wszystko to, co chcemy, więc jest to forma dialogu, co możemy zrobić teraz, co możemy zrobić w jednej przerwie, w drugiej przerwie, w tym roku bądź w następnym w danej kwestii. Rozumiem, czyli w dużym skrócie, Panie Burmistrzu, rozumiem, że jest to wybór dyrektorów placówek w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy. Jest to wspólna, wypracowana decyzja, jak najbardziej. Czyli to nie jest dyrektor może zawsze spróbować, tak jak rozmawialiśmy, może zmienić zdanie, natomiast no, ja nie znam takiej praktyki, żeby dyrektor powiedział, że chce zrobić to, a zrobił coś innego, chyba że zaistnieją jakieś istotne przesłanki. Panie radny ma już szczepę. Znaczy nie, no ja oddaję głos panu radnemu głosowi czarnie. Dobrze, proszę. Rzeczywiście jest tak, że decyzja w podobnie tego, co podobnie środki, zwłaszcza jak mówiąc, co podobnie środki. Czyli finalnie nie podejmujecie decyzję, że żyjemy na to, że nie ma to. Inna sprawa, to jest, że rozumiem, dyrektor nie jest zagłaszając do zasady, nie może na przykład dostać środki na to. Dokładnie tak jak pan, natomiast takie właśnie, takie środki, które w miejscu, że tam daje, no
Wiadomo, że Urząd Dzielnicy przydziela środki, ale w ramach przydzielonych środków dysponentem jest kierownik jednostki, czyli dyrektor szkoły. Okej, okay, no, tu mamy jasne w kontekście, że to jest dyrektorów jednostek. Dziękuję. Co też jakby jest istotne, bo dyrektorzy jednostek najbardziej znają potrzeby tych jednostek. Tak? Rozumiem, że mamy obietnicę pana burmistrza, że ten materiał, o który prosił pan radny Mariusz Czapla, trafi do komisji i do tego tematu wrócimy na jednej z najbliższych komisji, mając również to, co dzisiaj dostaliśmy. To może ja doprecyzuję. Bardzo proszę, pani radna Hajnowska. Panie burmistrzu, mam rozumieć, że dyrektor musi wykonać to, co zostało napisane tutaj. A jeśli nie wykona tego, to powinien się porozumieć w urzędzie i zmienić na to, co jest niezbędne, konieczne w danej sytuacji. No jak rozmawiamy z dyrektorem, przekazując środki na temat pewnych priorytetów. W związku z tym trudno powiedzieć, że miałby na przykład nareperować schody, a za to na przykład, nie wiem, robi dodatkowe nasadzenia. To jest trochę inny priorytet. Okej, ja rozumiem priorytety. Rozumiem, że najpierw zalecenia sanepidu idą w pierwszej kolejności. Czyli wszystkie elementy, które związane są z bezpieczeństwem dzieci na terenie placówki, a dopiero później wszystkie upiększenia. Tak jak bywało to dla nas powiedzmy. Dobrze. Czy jeszcze Mariusz coś? Ja się mogę zabrać. Kolejności. Kolejności pan radny ma. Proszę. Ja mam pytanie do pani dyrektora. Ty tu jak pisali jesteś w Krzyżewi. Oprócz tego pan dyrektor poczuł jakiś pilny na te szkole. Proszę pani zabić. Dla nas sprawa priorytetowa jest wystawienie altany. Obecnie nie posiadamy tej altany. Kosze, kontenery na śmieci znajdują się tuż przy wejściu, przy bramie wejściowej. Jest to mało estetyczne i na dodatek niestety mieszkańcy okolicznych bloków podrzucają nam śmieci. Więc dla nas jest to sprawa priorytetowa. To pani napisze, bo tu jest coś takiego na pilne potrzebuje. Jaki koszt będzie teraz szacowany? Ale budowa jest otwarta, bo... Ale na zapytanie dlaczego? Bo mogę. Uzyskałam odpowiedź. Naprawdę? No, bo budowa jest otwarta. Proszę Państwa, nawet naprawdę. Bo mogę. Ja przepraszam bardzo, było pytanie kolegi Marbuda, co jest takim jeszcze ważnym elementem, czego pani dyrektor nie umieściła, czy nie mogła umieścić, ponieważ już nie było środków. Tak, nie zostało wskazane, ponieważ gdzieś tam w gradacji potrzeb ta altana śmietnikowa znalazła się na dalszym miejscu, ale tutaj jest informacja, że faktycznie ta altana byłaby tutaj potrzebna. Czy jeszcze Marku? Nie, dziękuję. Dobra, czy ktoś z koleżanek, kolegów radnych w tym punkcie? Jeżeli nie, bardzo proszę panie wójcie. Dziękuję panie przewodniczący, ja tak bym powiedział w ostatnim zdaniu, bo już też muszę opuścić państwa. Bardzo miłe spotkanie. Rozumiem panie burmistrzu, że oprócz tego dokumentu, który jest bardzo dobrze przygotowany, na następną komisję będzie dokument, w którym nie będą... Nie na następną komisję, tylko w najbliższym czasie. W najbliższym czasie dokument, który będzie zawierał wszystkie placówki na naszej dzielnicy i dopisane kwoty, jakie one oczekiwały w bieżącym roku. No z pozycjami czy bez, ale w bieżącym roku finansowym, bo rozumiem, że te placówki, które tutaj są, większość z nich albo wszystkie z nich miały większe oczekiwania, tak jak tu słyszymy, altanka się nie zmieściła, tak? Że to tak wygląda. W związku z tym popieram tutaj radnego Mariusza Czaple, że powinien być drugi dokument do porównania i to ze wszystkimi placówkami, bo jak to mówią, nieobecni nie mają racji, tak? To są wszystkie placówki. Wszystkie przedszkolaki znajdą, tak? Tak, wszystkie są. Okej, no ale na pewno miały większe potrzeby, bo... To jest niewątpliwie. Jest 66. Szósta jest. Dobra, pan
Przedszkola 60. Pan Wojciech już skończył swoją wypowiedź. Bardzo proszę. I się pożegnałem w tym momencie. Dziękuję. Ja mogę poprosić o ciszę i panu poprosić o zabranie. Panie burmistrzu, ja chciałbym zapytać o przedszkola 77. Skąd to jest placówka na Ciszewskiej, ale to jest placówka na Potrzebnej, która moim zdaniem i zdaniem pani dyrektor ma dużo większą potrzebę wymiany placu zabaw. Znaczy, oczywiście tutaj również komisja wizytując przedszkole przy ulicy Potrzebnej zwracała uwagę na stan nawierzchni tej placówce. No i mogę powiedzieć, że no, chcielibyśmy się przychylić. Jeżeli będzie taka wola radnych, to w najbliższym czasie się zrobi środki przeznaczone również na modernizację tej nawierzchni. Czyli ja rozumiem, że tam i te kwoty mogą się jeszcze zmieniać. Dlatego tak jak powiedziałem, to jest na dzień dzisiejszy. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze w tym punkcie ktoś chciałby zabrać z Państwa głos? Nie widzę, nie słyszę. Na tę chwilę zamykam punkt 5 porządku obrad. Jednocześnie z taką obietnicą, że w momencie, kiedy wpłynie do Wydziału Obsługi Rady materiał, o którym obiecał Pan Burmistrz, na jednej z najbliższych komisji wrócimy do spraw remontów. I teraz przechodzę do punktu 6, sprawy różne. W sprawach różnych umieściłem ten punkt, ponieważ miesiąc temu w sprawach różnych przypomniałem koleżankom i kolegom o konferencji, która dotyczyła dzieci właśnie z deficytami rozwojowymi, która była na ulicy Malowniczej i mówiłem wtedy, przypominałem o jubileuszu 60-lecia szkoły, w której dzisiaj gościmy. Natomiast dzisiaj chciałbym przypomnieć, że w maju mamy kolejny jubileusz i na pewno wszystkie koleżanki i koledzy to przeczytali, ale nie wiem, z racji, że jesteśmy Komisją Oświaty, chciałbym przypomnieć, mianowicie przypominam koleżankom i kolegom, że w naszej skrytce znalazło się zaproszenie od społeczności szkoły podstawowej nr 94, która obchodzi 90-lecie tej szkoły, a te uroczystości odbędą się 30 maja 2023 roku i mam nadzieję, że te wszystkie osoby, którym czas pozwoli i które będą chciały w tych uroczystościach uczestniczyć, z pewnością się pojawią. W każdym razie, tak jak powiedziała koleżanka, o 10 jest program artystyczny, o 11 okolicznościowe spotkanie, o 11.30 zaczyna się majówka. Tak jest napisane w zaproszeniu. Więc jeżeli komuś czas pozwala uczestniczyć, to serdecznie zapraszam. To jest ode mnie w sprawach różnych. Czy ktoś z koleżanek, kolegów radnych w sprawach różnych? Bardzo proszę, pan radny Michał Wąsowicz. Sytuację lokalową, jest tam podstawówka, jak wiemy, jest przedrówka, jest jeszcze liceum. Czy ten zarząd ma jakiś pomysł na to, żeby nie było dużego rozszerzenia, bo z tego tutaj się szykuje, a mam obietnicę na piśmie zarządu, że taka zmianowość tutaj. Pan Burmistrz powiedzieć kilka zdań na ten temat, byłoby dobrze. Ja powiem tak, oczywiście, że tutaj za każdym razem podchodzimy z panią dyrektor i z dyrekcją do organizacji przyszłego roku szkolnego. Natomiast nie mam tego potwierdzonego, że tam będzie na jakąś zmianowość. No i czekamy na takich potwierdzeń z strony pani dyrektor. Jak będę to miał na piśmie, no to na pewno będziemy wtedy podejmować krok. Natomiast no, szczerze mówiąc, to jest też również to, o czym pan mówi od ostatniego czasu w kontekście liceum. No oczywiście, że gdzieś tam sobie zmierzać w kierunku ujednolicenia tej sytuacji, tak? Natomiast no, nie możemy takiej decyzji podjąć w kontekście no, obecnego półtora rocznika, tak? W zeszłym roku była bardzo trudna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, w tym roku również. Kiedy sytuacja na to pozwoli, no to będziemy szukać tej przestrzeni dla szkoły podstawowej. Ja mam świadomość, że może jeszcze dopowiem tutaj wszystkie, że domy nie jest kompetencji skasowania tego liceum, czy wygaszenia już dzisiaj, no sytuacja jest jaka jest i biuro edukacja z tym uwala. Natomiast klasa zerowa, to jest mam wsparcie, właśnie w zarządzie publicznej i sprawiedliwie zrobić. Ja nie mam, to są informacje z wyliczy zeznań, które teraz pojawiają się aktualnie, że no, taka grupa istnieje. Nie tylko w kontekście klasy 1-3, ale i dalej, tak? Więc no to sytuacja się chce fatalnie, dlatego że kosztem dzieci, które stanowią większość w tej szkole, czyli szkoły podstawowej, jest to nauka
licealistów, tak? Którzy... Wspólne licealistów. Tak, bo to jest... Forsowane historie całe, że to jest Słowacki, wspólne licealistów. Nie mogą być czego niepotrzebne, no ale... Nie można wygasić tak naprawdę. Przez moment jest do... Wszystkiego załatwienia. Znaczy, taką, taką propozycję to oczywiście również jest omawiana przez Biurem Edukacji jako, jako realna alternatywa, tak, do bieżącego stanu. Więc to nie jest tak, że to... No, rozmawiamy o rozwiązaniach, tak? Tylko no, niestety trafiliśmy na dość niesprzyjające okoliczności i tyle, tak? Więc to jest oczywiście ta kluczowa sesja. Bardzo proszę o głos, prosiła Halinka Berdowska. Tylko dodam, że o tyle dobrze, że w tej chwili będzie na Brąbnistej tylko jedna zerówka, bo oddział przedszkolny po prostu generuje to, że mamy zajętą całkowicie jedną izbę. Jeśli tak, cały dzień jest ta izba tylko i wyłącznie przeznaczona dla dzieci z zerówki. Natomiast zupełnie na pewno nie uda się, nie wchodzę w rolę dyrektora szkoły, tylko ponieważ uczę i zdaję sobie sprawę z rzeczy jednej, że na pewno dwuzmianowości nie unikniemy w klasach 1-3, ewentualnie w klasie 2. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Trochę inna sprawa, oczywiście. Zachęcam, niedługo zajmę się kinu letni. Tu będzie Sears Park Marka Kłatańskiego Szyje Wojska i drugi będzie szkoła, gdzie będzie się dzieli by pan dyrektor zachęcał sobie znaczy, mieszkańców, bo to są może 200, nawet 300 osoby siedzi w takie wygodne fotele. To jest mój projekt z budżetu obywatelskim i niedługo zacznie się też i Joga i Tai Chi na parku Marka Kłatańskiego staż po trzecie jak też. Zachęcamy i uczestniczymy. Dziękuję. Czy z koleżanek, kolegów rady ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy jeszcze z mieszkańców ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie zamykam punkt 6 porządku obrad. Przechodzę do punktu 7. Szanowne koleżanki i koledzy, bardzo proszę o skupienie. Mianowicie z racji tego, że w drugi czwartek miesiąca w czerwcu mamy święto Boże Ciało. W związku z tym moja propozycja jest, żebyśmy komisję zrobili 15 czerwca. I od razu mówię, że termin jest nie do dyskutowania, ponieważ nie wiemy, że komisja będzie wyjazdowa i komisja będzie, od razu powiem, z niespodzianką muzyczną. Komisja będzie, jak to powiedzieć, merytoryczno-muzyczna, tak jak stwierdziłem, natomiast temat, o który prosił pan radny Mariusz Czaplaj, mianowicie sprawa remontów i tak dalej, powróci, dlatego powiedziałem, że nie na najbliższym posiedzeniu, tylko będzie ten temat, powrócimy na lipcowym posiedzeniu. Poszli do szkoły muzycznej? Nie mówię tak, nie mówię nie. Pani radna, musiała pani tutaj już sprzedać. Ale jeżeli powiedziałem słowo niespodzianka muzyczna, to można... Czekamy na to niespodzianka. No mamy jedną szkołę. I z ręką na sercu, gdybym zapytał się, ile osób tam było, to myślę, że... Ja nie byłam. Ja nie byłam. No właśnie. No więc... Ja na ten czas. No myślę, że z koleżanką Haliną i z panem radnym Michałem Mostowiczem bywaliśmy tam dosyć często, więc i moi drodzy, także 15 czerwca serdecznie zapraszam do udziału w tej komisji. Myślę, że będzie naprawdę odlotowo. Tak jest. To jest punkt 7. Także Halinko, ten 15 czerwca jest. I w takim razie, jeżeli nie ma tutaj więcej spraw, przechodzę do punktu 8. Bardzo jeszcze raz dziękuję pani dyrektor, pani kierownik. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom uczestniczącym. Bardzo dziękuję koleżankom i kolegom. Zamykam obrady 55. posiedzenia komisji. Oświaty i życzę miłego dużo. Tak, dużo. Muszę lepiej zobaczyć. Tak, już jest pierwszy. Ja to mówiłem, że jest bardzo.